Good morning, I'm sorry, my video doesn't work. Markus Schmitzberger from Egger. Schönen guten Geht Morgen. Geht auch ohne Video. Welcome. As we are expecting 200 participants, could you all please be so kind to put yourself on mute to avoid chaos? Thank you so much. Good morning, Riccardo Zanuttini, Compensa di Toro. Good morning, Riccardo. Welcome. Good morning, Susana Cunha from Portugal. Sanai Rauco. Good morning. Good welcome. Morning. Good morning. It's Petra Kolesaris from Kronos from Croatia. Good morning. Welcome to Croatia. You're doing this one. Buenos dias. Krzysztof Chełmiński, Flyder Grajewo. Good morning, Krzysztof. Welcome. Buenos dias. Soy Cristina de Comisiones Obreras, Sindicato. Good morning, Cristina. Dzień dobry, Piotr Morta, Flyderer Wieruszów. Good morning, welcome. Dzień dobry. Good morning. Guten Morgen, Igor Jerzoczkin, firma Flyderer Gütersloh. Morning to everybody. Julia Merlino. Good morning, Julia. Welcome. Hello. You're on the beach. Yes. Morgen aus Österreich. Kindl, Austria. Herzlich willkommen. Ja. Good morning. Eugenius Vormeister, Flyderer Grajewo. Good morning. Welcome. Morning, Malik Małgorzata, Wieruszów. Good morning, welcome to you. Dzień dobry, Jarosław Niczewski, Grajewo. Good morning. Good morning, I'm Susan Oberman from South Africa, Sonai Arako. Very much welcome to South Africa, thank you. Thank Hello, you. Susan. Hello. Hello, Bona. South Africa, I have not seen it. Yeah. Some people from Sonai Arako, South America. And South America. South America. Ah, they have two factories. Yeah, we have also a Werk in South America. Stimmt. Correction: Sonai Arako is Portugal. Arako is from South America. Keine Zeit jetzt bis 14 Uhr. 14 Uhr. We're nearing 200. Good morning, Bogdan Stivanovic from Frontoni. Good morning. Welcome. Good morning, I'm Carlotta Massoni from Italy and San Giorgio. Buongiorno. Good morning, Genoveva Canals from the Spanish Boat Federation. Good morning, Genoveva, welcome. Good morning, Genoveva. Hello, Rolf. Hello, Chris. Good morning. Hello. You will record the Spanish? She's muted now. Good morning. Good morning. Good morning to Bulgaria. Good morning. Good morning. Poamen and Neli. Poamen and Neli from Kronos Pan, Bulgaria, Burgas. Good morning. Welcome. Good morning. Can you hear me? Yes. Again, cool. Signed out. Sorry, I have a problem with camera. Oh, what's happening now? Do you hear me, yes? No, you don't want to leave me. Cancel. Elena Buczyńska Pager. The light goes out. Okay. We have to move. Frank.
Frank, a question towards you. I have received a message that I'm locked out because I'm in the meeting twice with my account. So how come? But your laptop is also in that. That's what I mean. Laptop. Yeah. This. Shall I switch off the laptop? Yes, please. You have to go out with your laptop. Then I can't check the chat function. Yeah, log in through the laptop with the EFBWW account then. Not possible. I cannot connect with the server here with my laptop. I leave it to Chris with the chat function then. Thank you for delegating the hard work. So welcome to all 170 participants already. We have. Witamy wszystkich. 170 uczestników, jeszcze 40 osób czeka. Poczekamy wobec tego jeszcze ze 2 minuty, aż się wszyscy wlogują. Dziękuję bardzo za cierpliwość. Frank, are there still many people in the waiting room? Or... Bardzo wiele osób jeszcze jest w poczekalni, czy już większość czeka? Nie, nadal ludzie wchodzą jeszcze. Poczekamy wobec tego, poczekamy jeszcze dwie, trzy minutki. And then we start. I wtedy zaczniemy. We cannot come. Okay, guys, let's start, I think, because we have another job. Słuchajcie, może zaczniemy, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia. Okay. And then I... So, good morning to... Dzień dobry. Witam wszystkich. Witam w naszej branży, w całej Europie. Bardzo się cieszę, że jest nas 174 osoby. Niektóre osoby przyszły później. 210 osób się zarejestrowało, ale nie będziemy już dłużej czekać. Wobec tego zaczniemy teraz. I będziemy robić to na czas. Nazywam się Chris Wegendale, jestem dyrektorem technicznym Federacji, do której należą wszystkie firmy, wszystkie spółki. Mój kolega Rolf Gehring jest sekretarzem do spraw BHP Europejskiej Federacji. Także wy wszyscy należycie do tej organizacji. Zaczniemy od niespodzianki. Dzisiaj będzie dwóch moderatorów. Zarówno on, jak i ja. Hanna niestety jest chora. Nie, to nie COVID, nie obawiajcie się, ale dlatego jest nas dwóch. Cieszymy się, że jest pan Herling z Komisji Europejskiej. Uważam, że Komisja Europejska jest bardzo istotna, nie tylko jako sama w sobie, ale dlatego, że finalizuje nasz projekt, żeby wprowadzać w życie, implementować ten dokument, który jest dostępny w wielu już językach. To rezultat 10 lat pracy, gdy prowadziliśmy Redwood, projekt Redwood, w którym to działaliśmy na rzecz redukcji formaldehydu i chcemy to wdrożyć w praktyce.
i uważamy, że dziś to wspaniała okazja, bo więc mamy bardzo profesjonalnego szkoleniowca, który wyjaśni nam koncepcję wskazówek tego Action Guide od A do Z. Również chcemy docenić tych wszystkich, którzy działają za kulisami, którzy pracują na rzecz technicznych wdrażań, technicznych aspektów wdrażania tego wszystkiego. Także oni wszyscy zapewniają nam bardzo profesjonalną obsługę, jak również tłumacze i tak dalej. Także przekażę teraz głos Rolfowi, który udzieli nam kilka praktycznych instrukcji odnośnie dzisiejszego dnia, a także powie kilka słów wstępu. Życzę nam wszystkim bardzo udanego dnia. Możecie zadawać jakiekolwiek pytania. Będziemy starać się na nie wszystkie odpowiedzieć. Już mamy 182 osoby, ale teraz jeżeli każdy będzie zadawał 5 pytań, no to będzie dosyć trudne. Witam wszystkich. Jeszcze raz dziękuję. Yes, good morning to... Dzień dobry. Z mojej strony w imieniu Europejskiej Federacji Budowlańców i Pracowników Sektora Drzewnego powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj uczestniczy ponad 200 osób z jednego sektora. To nie jest taki sektor jak sektor motoryzacyjny zatrudniający miliony ludzi w całej Europie i na świecie. My mamy znacznie mniejsze czy mniej liczne członkostwo, ale będziemy starać się wywrzeć wpływ na ten cały sektor, całą branżę, co wynika z bardzo długiej kooperacji, współpracy i poprzedniego projektu. Jest to również znak na przyszłość, bowiem to porozumienie, które podpiszemy, będzie dla naszej federacji pierwszym porozumieniem na płaszczyźnie europejskiej w tym sektorze, czy w jednym z sektorów, które reprezentujemy. Kilka praktycznych rzeczy. To jest spotkanie online na internecie, które ma kilka atutów, bo gdybyśmy byli obecni fizycznie, nie byłoby nas 200 osób, także to jest plus. Inny atut to, że jesteście skoncentrowani, ale z drugiej strony czegoś nam brakuje, brakuje nam tego ważnego aspektu fizycznego kontaktu, nie możemy ze sobą pogadać, nie możemy wyjść wspólnie na przerwę i tak dalej. Także jest szereg minusów. Postaramy się to jakoś załatwić i mam nadzieję, że to spotkanie będzie nie tylko owocne w tym sensie, że wysyłamy sobie wiadomości i informujemy się nawzajem, ale również dlatego, żebyśmy mieli kilka sesji takich dyskusyjnych. Teraz jak to zrobić? Chris już wspomniał, że chcemy zadawać wam pytania i żebyście korzystali z tej funkcji chat. Jest taka funkcja w Zoomie chat, gdzie można zadawać sobie pytania. Będzie takie pół godziny. Może nie każdy będzie mógł zadać pytanie, więc proszę sprawdzać ten chat. Jak zobaczycie pytanie, które jest może podobne do tego, które wam się nasuwa, to możecie nie wpisywać już swojego pytania. Będziemy sprawdzać ten czat regularnie i będziemy kontaktować się z wami i starać się odpowiadać na te pytanie. Nie tylko Gundla, ale również wielu innych ekspertów, którzy będą starali się znaleźć odpowiedzi na te kwestie na różnych poziomach po prezentacji Gunduli i po przerwie. Będziemy mieli taką właśnie dyskusję. Macie taką funkcję językową? Mamy tłumaczenie. Teraz, jeżeli chodzi o przerwy, będą przynajmniej dwie. Pozwolą nam na zorganizowanie wszystkiego, przygotowanie sobie może
kawy albo czegokolwiek. Również z mojej strony witam serdecznie. Będzie to, mam nadzieję, bardzo interesujące i udane meeting, takie spotkanie. Danny Skelling. Oczywiście może sam się przedstawić, ale Danny Skelling jest bardzo ważnym człowiekiem, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ponieważ jest odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za dialog społeczny, za sektor meblowy i za cały sektor drzewny. Jest jednym z koordynatorów naszej działalności na płaszczyźnie europejskiej. Dani, witam cię bardzo serdecznie. Oddaję ci głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Również witam serdecznie Chrisa i Rolfa. Dziękuję za to wprowadzenie. Dziękuję za zaproszenie na to seminarium. Zwykle ludzie z komisji są zapraszani na finalną konferencję, żeby podsumować, zobaczyć, co się dzieje, ale dla mnie to jest bardzo ważne, że tutaj z wami jestem dzisiaj. Dzieje się to w trakcie projektu, gdzieś w okolicach środka tego projektu, także jest to bardzo interesujące, żeby zobaczyć, co się dzieje i naprawdę robi na mnie wrażenie liczba uczestników, których zdołaliście zgromadzić na to seminarium. Może powiem kilka słów o sobie. Pracuję w Komisji Europejskiej. Pracuję w Wydziale 8.2 Zatrudnienia. To jest Wydział Dialogu Społecznego. Wspomagamy partnerów społecznych w dialogu społecznym, w ich spotkaniach, więc zwykle oznacza to, że dajemy, udostępniamy im miejsce spotkań, tłumaczenie. Teraz ze względu na COVID oferujemy taką platformę do tego wszystkiego, platformę online. Mamy 43 dialogi społeczne, które są prowadzone teraz. Branża drzewna i meblarska jest jedną z nich. Również prowadzimy dialog przekrojowy w różnych branżach. Współpracujemy z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych i innymi ważnymi organizacjami europejskimi. I tu działamy na takich horyzontalnych płaszczyznach. Również co robimy, to finansujemy różne projekty. 80 projektów w tym roku na przykład. Dialog społeczny lub budowanie możliwości, zaplecza związków zawodowych, formowanie relacji związków. Ten projekt to jeden z projektów, które finansujemy i który jest w trakcie. Ale żeby było jasne, chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasz temat dzisiejszy, jest jeszcze inny wydział DG Zatrudnienia, BHP, którzy mają siedzibę w Luksemburgu i oni właśnie zajmują się również tą kwestią formaldehydu i dzisiaj odbywają spotkania na ten temat. Gdy mówimy o formaldehydzie, to już od wielu lat jest temat dyskutowany w różnych komitetach w branży naszej. Mamy taką grupę roboczą odnośnie BHP i zagrożeń w miejscu pracy. Formaldehyd był omawiany już od wielu lat. Ja zacząłem pracę w 2012 roku i już na pierwszym spotkaniu, pamiętam, formaldehyd był wspominany. Dyskusje odnośnie tego projektu
To jest sprawa bardzo proaktywna. Pamiętajmy, że pierwsza wersja dokumentu została podpisana już 2 lata temu, 2018, w Lizbonie. Dla mnie jest to autonomiczne porozumienie niejako na poziomie europejskim organizacji zajmujących się dialogiem społecznym, bo to są wspólne oświadczenia, petycje i można zwracać się dzięki temu do komisji albo do władz krajowych, dzięki temu przewodnikowi i możemy sygnalizować nasze obawy, postulaty. Jeżeli chodzi teraz o COVID-19 na przykład, ale co jest szczególnego odnośnie tego przewodnika, to to, że to jest autonomiczne porozumienie. Bo w autonomicznym porozumieniu partnerzy społeczni tworzą ramy na poziomie europejskim, unijnym, Unii Europejskiej, co zobowiązuje organizacje krajowe do wdrożenia, implementacji tego porozumienia. Biorąc pod uwagę oczywiście uwarunkowania lokalne w danym kraju. Jest to bardzo istotne. Nie tylko dlatego, że włącza w sobie tą obligację, obowiązek, ale również łączy wynik dialogu społecznego sektorowego na poziomie europejskim i łączy partnerów społecznych, dialogu społecznego w danym kraju. Więc to, co się dzieje w Brukseli, ma wpływ na to, co dzieje się na poziomie krajowym. Bo zbyt często jest taka sytuacja, że to, co dzieje się w Brukseli, jeżeli chodzi o dialog społeczny, dzieje się tylko dla polityki europejskiej, można powiedzieć. Więc te dyskusje toczą się w różnych komisjach, więc nie ma to... No, przekazanie obaw danego sektora i tak dalej, ale nie ma to przełożenia na władze krajowe. Więc to, co się dzieje w Brukseli, nie jest połączone bezpośrednio z tym, co dzieje się w danych państwach. Więc to autonomiczne porozumienie, o którym mówimy dzisiaj, udowadnia, że jest inaczej, bo wkład jest z poziomów krajowych i powinno to być wdrażane na poziomie krajowym również. Jest to niewątpliwie wartość dodana dla dialogu społecznego w Unii Europejskiej. Nie chcę tutaj się rozwodzić. Jest to ważne zadanie dla szkoleniowców w kontekście tego projektu, to seminarium właśnie, bo implementacja, wdrażanie w dużym stopniu będzie zależała od ich wysiłków, jeżeli chodzi o właśnie wpływ tego przewodnika na sprawy krajowe. Wobec tego życzę Państwu interesującego seminarium. Chris i Rolf jako partnerzy nasi. Wam również życzę wszystkiego dobrego i sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dani, za twoje bardzo uprzejme słowa i to, na jakim etapie jest nasze porozumienie. Bardzo to jest doceniane. Nasz następny prelegent Jonathan Croisier z Formaker, ale nie jestem pewien, czy już się zalogował. Jonathan, czy jesteś z nami? Jeżeli nie, to oczywiście troszkę szkoda. Może włącz sobie. Proszę wyłączyć mikrofony. Wszyscy proszę wyłączyć mikrofony. Europejska Federacja Producentów Formaldehydu.
zaprosiliśmy pana Croisiera, żeby powiedział kilka słów o formaldehydzie. No, jestem pewien, że wy wiecie, co to jest i co to są za składniki. I gdyby w tym pokoju nie było formaldehydu, to my musielibyśmy wyjść z tego pokoju. Ale wiemy, że na przykład drewno emituje formaldehyd, czyli aldehyd mrówkowy, także wiecie, co to jest. Nie będziemy was tutaj tym zanudzać. Szkoda, że pan Croisier, Jonathan, nie może wygłosić swojej noty powitalnej, ale przejdziemy do następnego punktu w programie. Wobec tego, Rolf, może powiesz kilka słów, jeżeli chodzi o całą filozofię związaną z tym przewodnikiem Action Guide. Dziękuję, Chris. Podzielę się jednym slajdem. Gdzie tu jest początek? Chyba ten, tak? Mam nadzieję, że wszyscy to widzicie. Action Guide jest w środku. Zacznę o historii. Mówiliśmy już o tym kilka słów. Mamy już taką tradycję, żeby mówić o formaldehydzie, jeżeli chodzi o przemysł panelów, produkcji panelów drewnianych i tak dalej, płyt. Także mówimy już o tym od wielu lat, żeśmy wypracowali wskazówki, jeżeli chodzi o poprawę parametrów technicznych na produkcji. Jest to baza wyjściowa do wszystkich dyskusji, rozmów na ten temat. Teraz mamy porozumienie. Jeżeli chodzi o dobrowolne porozumienie, struktura tego porozumienia jest trochę podobna do takiego porozumienia umowy zbiorowej. Najpierw dyskutujemy, czy omawiamy ogólnie o ramach, aspektach technicznych i tak dalej, a następnie określamy w tym dobrowolnym porozumieniu, jak zorganizować zapobieganie czy struktury zapobiegawcze i w tym sensie odnosimy się do dyrektywy europejskiej odnośnie BHP w miejscu pracy i powtarzamy to, co tam jest. I można by się zastanowić, dlaczego to powtarzamy. Jest jeden powód, bardzo prosty, bowiem mamy ogólne zasady, które nie są zbyt często czy czasami przestrzegane w życiu naszym, a tu mamy konkretny temat, mianowicie redukcja zawartości formaldehydów w produkcji paneli. Także z tego powodu, żeśmy to tam umieścili. Jest tam zasada zaprzestania, stop principle, i powtarzamy również kwestie oceny ryzyka i procesy redukcji ryzyka powinny zostać zaprojektowane. To jest dokładnie opisane w naszej umowie, w naszym porozumieniu. Także również bardzo duży nacisk kładziemy na kwestie partycypacji, udziału i mówimy, że dziś we wszystkich produkcjach produkcyjnych, przemysłowych, ale innych również dotyczących miejsca pracy, tam, gdzie ludzie ze sobą współpracują, rozróżnienie wiedzy jest bardzo dobrze rozwinięte. Co to oznacza? Że jedna osoba nie może odpowiedzieć, nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące całych procesów. Trzeba to zorganizować na różnych poziomach wiedzy.
I to również dotyczy poziomu firm, spółek. Każdy pracownik ma jakąś wiedzę, która może być użyteczna w tych dyskusjach odnośnie redukcji zawartości formaldehydu. Tu w naszej umowie rozróżniamy to, jeżeli chodzi o właśnie komitet. Mamy większe zakłady, na drugim poziomie przedstawiciele pracowników i na trzecim poziomie bezpośrednie zaangażowanie pracowników. Także jesteśmy przekonani, że musimy zmobilizować ludzi, ich wiedzę, ich zaangażowanie na wszystkich trzech poziomach równocześnie. Inny aspekt to jest również szkolenia, training. Szkolenia nie polegają tylko na tym, żeby wyposażyć kogoś w jakąś wiedzę, umiejętności, ale również po to, żeby zdobyć świadomość i zaangażowanie, pobudzić to zaangażowanie do realizacji czy wdrażania tej wiedzy w procesach technicznych, ale również po to, żeby wyrównać niejako poziom, czy udostępnić platformę, na której ludzie mogą się wymieniać wiedzą i doświadczeniem. Również Chris będzie mówił za kilka minut o raportowaniu. Dla nas jest to bardzo ważne i to jest niezmiernie ważne w naszym przypadku. Straszliwie to jest ważne, ta cała koncepcja, dlatego że nie jest to powszechne w konkretnych branżach, sektorach, żeby była wymiana wiedzy, bo nasza koncepcja raportowania jest pewnego rodzaju giełdą, wymianą tej informacji na płaszczyźnie firm, z podawaniem dobrych przykładów, porażek, jeżeli chodzi o niektóre sprawy, więc taki jest ogólny obraz sytuacji, co nam pozwala porównywać i definiować najlepsze praktyki. Także nie tylko tutaj chodzi o to, żeby zdobyć wiedzę, dane, ale również jest to narzędzie na przyszłość, do poprawy sytuacji. W tym sensie myślę, że nasz przewodnik ma bardzo wiele nowych elementów, bardzo interesujących, może dla również innych branż, innych przemysłów. Jest to znaczny krok naprzód, jeżeli chodzi o współpracę, zapobieganie w miejscu pracy, ale również jeżeli chodzi o reputację naszego sektora w całym społeczeństwie i daje bardzo dobre wrażenie, czy robi dobre wrażenie, jeżeli ludzie sobie zdają z tego sprawę. To było moje wprowadzenie, jeżeli chodzi o tło i niektóre aspekty tej umowy, porozumienia. Teraz znowuż oddam głos Chrisowi, żeby kontynuował prezentację naszego przewodnika Action Guide. Rolf, dziękuję ci bardzo. Myślę, że prawdziwa prezentacja zostanie dokonana przez Gundel, ale my tutaj chcieliśmy podkreślić tło, powód, dlaczego to wszystko robimy. Oczywiście zdajecie sobie sprawę z zagrożeń formaldehydu, jest to kancerogenny środek, w dyrektywie również umieszczony, także będzie to wprowadzane w przyszłym roku, wiecie, że jest wymóg, żeby zastępować kancerogenne środki, ale całkowite zastąpienie formaldehydu jest niemożliwe. Wobec tego musimy w aneksie CMD, który będzie wdrażany, jest ten aneks, że będzie to wdrażane we wszystkich firmach europejskich. Wiemy, że jeżeli chodzi o ten limit narażenia, jest różny w różnych krajach, ale główna koncepcja tego przewodnika Action Guide jest to, żeby to było coś praktycznego i zdolnego do tego, żeby można było tym zarządzać. Jest to kwestia wiążących wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego, więc mamy tutaj mierniki. Inspektor pojawia się na zakładzie na parę godzin, 2-4 godziny, wiecie dużo lepiej niż ja. I my możemy powiedzieć, że bardzo trudno jest to wszystko ocenić, bo nie wiemy,
jak to jest możliwe, że tutaj jakiś wynik jest nieoczekiwany. I w tym momencie jesteśmy w czymś takim, jak mówią Włosi, w jakimś kasynie. Dziękuję. Ponosimy bardzo dużą odpowiedzialność wobec naszych kolegów i współpracowników, dlatego też nie możemy działać jako kasyno. Musimy mieć system zarządzania, o którym w szczegółach opowie Gundula, który jest treścią tych wytycznych działania. Obejmuje on również zakład i środki statyczne, które pozwalają stwierdzić, gdzie występują większe stężenia formaldehydu, niekoniecznie stanowiące narażenie dla pracownika, ale mogące nim być. Dlatego też odwzorowujemy czy mapujemy cały zakład, wskazujemy obszary zagrożenia i następnie wykonujemy dwa kroki. Wspólnie wszyscy w zakładzie starają się ograniczyć za pomocą środków technicznych, innowacyjnych te obszary, tak aby potencjalne miejsce ekspozycji było ograniczone do minimum. Idealnie, żeby wprowadzić tutaj logistyczne jakieś środki czy inwestycje. Także to są te najlepsze praktyki, którym się przyglądamy. Druga część to jest oczywiście edukacja wszystkich w zakładzie o tym, że jeżeli dana osoba bez opisu stanowiska pracy idzie do takiego miejsca, gdzie jest to zagrożenie, nie powinno to następować, powinno się tego unikać. Tylko niewielka liczba pracowników mogłaby wchodzić do stref, gdzie takie stężenie jest. Oni by wtedy wiedzieli, na co się narażają i byli wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, czyli maseczki. W związku z tym nie są to osoby, które by musiały przez 15 minut chodzić do swojego miejsca pracy po maskę i z powrotem, tylko byłyby od razu w nie wyposażone. Mamy tutaj 0,3 i 0,6 normy, więc jeżeli przebywam w takim miejscu ponad 15 minut, to zakładamy maskę. Natomiast jeżeli tylko nawet przebywamy tam przez krótki czas, a pracownik czuje się niepewnie i chce się chronić, to powinien mieć już przy sobie maskę i od razu móc ją założyć. Dlatego też w ten sposób możemy realizować profilaktykę, zapobieganie i ponosić odpowiedzialność za wszystkich, nie tylko po stronie majstrów czy też kierowników zmian, tylko po prostu wszyscy pracownicy wiedzą, co to oznacza. Więc w ten sposób przez ten Action Guide chcemy właśnie tę wiedzę rozszerzać, poprawiać współpracę na szczeblu zakładu i wyczulać wszystkich, jeśli chodzi o odpowiedzialność za zdrowie wszystkich, aby kształtować jak najlepsze warunki pracy w całej branży. I pokazywanie, jak dobrze w tym jesteśmy, jest bardzo ważne, ponieważ regulatorzy tylko regulują i zacieśniają wszystko, wszystkie przepisy. Na przykład we Francji mamy regulatora, który chciałby postawić formaldehyd na liście substancji bardzo niebezpiecznych, co byłoby bardzo dla nas niebezpieczne i nie powinno mieć miejsca. Z drugiej strony stwierdzono, że to nie jest takie niebezpieczne, więc powinniśmy zejść poniżej 0,3 w innym miejscu, ale wiecie, jak byłoby to skomplikowane, żeby tę normę obniżyć. W związku z tym chodzi nam o to, żeby demonstrować praktycznie, jakie sukcesy odnosimy. Nasza koncepcja jest inna niż w przemyśle chemicznym, bowiem tam wprowadza się wiele pomiarów do bazy danych, tysiące pomiarów trafiają tam, pokazując, jak dobrze oni są. Natomiast w naszej branży nie jest to takie łatwe. To jest właśnie ten element kasyna, o którym mówiłem wcześniej. Nasza koncepcja raportowania jest zupełnie inna. Nie chodzi o to, żeby uzyskać mnóstwo pomiarów z całego zakładu i je zgromadzić, ponieważ nie chcę spędzić resztę mojego życia
na analizę statystyczną, bowiem w tym momencie te dane nas przygniatają, nie możemy dokonywać postępu, natomiast my chcielibyśmy od Państwa otrzymywać zamiast tego informacje, jak duże są te obszary zagrożone w Waszych zakładach, jak dobry postęp dokonujecie, ograniczając je, ile osób jest narażone, ile osób pracuje, posługując się wytycznymi z Action Guide. Wiadomo bowiem, że nie wszyscy pracownicy oczywiście pracują w obszarach zagrożonych, ale w ten sposób możemy zbudować bardzo wiążące dane, które pokazują, jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni, pokazują pracodawcy i że mamy system zarządzania. To nie jest tak jak w Belgii, że ktoś sporządza przepis, wszyscy o tym zapominają, potem jakiś inspektor przychodzi, coś tam mierzy, okazuje się, że na podstawie jakiegoś zaprzeszłego przepisu mamy kłopoty. Chodzi o to, żeby nawet jeżeli mamy zaskakujące wyniki podczas inspekcji, które wyjdą podczas inspekcji, możemy posłużyć się dużą bazą danych dowodów. W tym momencie również wszyscy są zaangażowani i przekonani. Także taka jest koncepcja i jako właśnie EPF tak bardzo, z tak dużym entuzjazmem podchodzimy do tego, do tych wytycznych, do tego podręcznika. Teraz przechodzimy z kolei już do szczegółów i o ile się nie mylę, to możemy chyba przekazać głos Gunduli, która przeprowadzi szkolenie będące kluczowym punktem naszego programu. Dziękuję. Tak jest, jest 10:40, także jesteśmy doskonale czasowo w naszym programie. Także nie będę nic mówił, przekazuję głos Gunduli. Ja tutaj będę wyświetlał prezentację Gunduli, a Gundula będzie mi przekazywała znaki dymne, kiedy mam przełączyć slajdy. Jeszcze chwilka. Which one is it here? Oh, is this... O, który to slajd? This one, huh? Voila. Voila. Proszę. Gundula, please. Gundula. Witam również z mojej strony. Nazywam się Gundula Wagner, jestem inżynierem chemikiem z Niemiec. Będę starać się mówić po angielsku i mam nadzieję, że wszyscy sobie z tym poradzą. Pracuję już w żywiarstwie od 25 lat. Jestem odpowiedzialna za wszelkie pomiary w naszej branży na terenie Niemiec. Mierzymy formaldehyd, pyły oraz inne substancje, których pomiary są wymagane. W naszych pomiarach zajmujemy się również kominami, a także emisjami z produktów. Mamy odpowiednie komory, także mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o pomiary akurat formaldehydu. Dlaczego tutaj do Państwa trafiłem, na Państwa seminarium? Kilka dni temu brałam udział w tworzeniu takich wytycznych do działania na terenie Niemiec. Prowadziliśmy tutaj dialog społeczny w drugiej, trzeciej rundzie, który zaczął się kilka lat temu. Będę do tego nawiązywała. Moim zadaniem na tym webinarze jest zaprezentowanie tych wytycznych i omówienie ich. Przekażę Państwu dalsze informacje, postarając się zilustrować grafiką. To w sposób dla Państwa istotny. No następnie przekażę kilka praktycznych informacji. Could you switch to the second slide? Prosimy o drugi slajd, mówi Gundula. Okay.
So here is the basis of our work. In 2006... Tutaj znajduje się podstawa naszego działania. W 2006 roku zostały określone normy ekspozycji, czyli 0,3 ppm przez 8 godzin. Również został podany okres krótkoterminowy 0,6 ppm. Co to oznacza krótkoterminowy? Czyli oznacza to 15 minut narażenia ponad 0,3 ppm. I TRFA to dłużej niż 15 minut. Nie dłużej, przynajmniej niż 15 minut. Odbywa się to narażenie w odstępach godzinnych. Wyjście powyżej 0,6 ppm jest to niedopuszczalne. W tym momencie trzeba zakładać maski oraz środki ochrony osobistej. Średnia z pomiarów dziennych 0,3 ppm nie może zostać przekroczona. Musi ten poziom być zawsze poniżej 0,3 ppm. Proszę również dodać do tego państwa krajowe normy, nie znam ich bowiem, jest bowiem bardzo dużo krajów, które tutaj do nas należą, także proszę również korzystać ze swoich limitów, a ja będę mówiła o limitach na poziomie europejskim. I tutaj ten pomysł tego Action Guide został opisany przez Rolfa, ale ja postaram się to jeszcze raz opisać własnymi słowami, bo jest to bardzo ważne. Ten guide został opracowany przez branżę. Pokazuje on, do czego zmierzamy i postępy, jakich dokonujemy. Oczywiście usunięcie formaldehydu z przemysłu drzewnego nie jest możliwe, dlatego też mogą pojawić się w różnych miejscach zakładu emisje. Te pomiary przeprowadzamy od dłuższego czasu. Otrzymujemy bardzo różne wartości, które mogą być bardzo wysokie. I tam trzeba wprowadzić bardzo szybkie środki zaradcze, ale też te wartości mogą być bardzo niskie i też nie wiadomo, dlaczego jest tak. Trzeba przeprowadzić badanie. Więc bardzo trudno jest czasami dla nas, pomiarowców, zinterpretować wyniki, ale musimy dokonywać postępu, zapewniając, że nasi pracownicy, koledzy są chronieni. Za pomocą Action Guide otrzymujemy taki plan. Obszary poniżej 0,3 są oznaczone jako obszar zielony, gdzie można wchodzić bez maski. Oczywiście maseczka covidowa to coś zupełnie innego. Następnie mamy obszary czerwone, tam gdzie ta ekspozycja jest bardzo wysoka. Także system jest bardzo przejrzysty i może być stosowany wobec wszystkich, czyli i pracowników, i firm zewnętrznych, które można przeszkolić bardzo łatwo i wyczulić na niebezpieczeństwo. Kiedy hala jest skażona formaldehydem, wszyscy mają wrażenie takie, że jest bardzo źle, wszyscy są w niebezpieczeństwie i tak dalej. Natomiast teraz mamy system, który pokazuje szczegółowo, że nie jest to bardzo złe, tylko są obszary, w których jest to gorsze albo lepsze oraz że są obszary zielone, gdzie można bez problemu, bez środków ochrony osobistej przebywać. Do tego dochodzi, to jest osobisty poziom ryzyka narażenia, które wynika z dyrektywy o substancjach rakotwórczych i mutagenicznych, o tym później. Chcemy zapewnić, żeby ten Action Guide był praktyczny i dawał nam praktyczne środki, aby można było na tej podstawie dokonywać postępu. Mam nadzieję, że dojdą do Państwo również pod koniec prezentacji do tych samych wniosków, co ja, lub też później czytając i pracując, posługując się tymi wytycznymi. Wytyczne nie są
fundamentalnie nowe, bowiem korzystają z różnych regulacji. Ja tutaj napisałem bardzo liczne niemieckie regulacje, na pewno znajdą Państwo odpowiednie dla swoich krajów, również są tutaj regulacje europejskie. W każdym razie podkreślam, że tutaj jest ich bardzo dużo. N689 jest to bardzo ważna regulacja opublikowana w styczniu 2020. Zobaczymy, jakie są różnice między tym przepisem a pozostałym. Także biorąc to wszystko pod uwagę, Action Guide stanowi pewien system umożliwiający posługiwanie się nim. So in the action guide on chapter 4. Więc w tych wytycznych mamy rozdział 4, tutaj w wersji angielskiej, będą tłumaczenia na inne języki. W każdym razie w 4 są określone następujące działania. Trzeba najpierw zmierzyć limity, które są opisane w przepisach, następnie określić działanie obszary, gdzie formaldehyd jest podejrzewany. Musimy określić i zrealizować środki, kampanię na miejscu pracy, wprowadzić plan działania, zaktualizować ocenę ryzyka i wreszcie zakomunikować, przekazać wyniki naszym pracownikom, co jest bardzo ważne. W jaki sposób to zrealizować? I tutaj mamy wirtualny zakład. Tak wygląda właśnie numer jeden. Linia produkcyjna. Najpierw jest ten rozdzielacz, gdzie są maszyny, mieszane również urządzenia, gdzie się nakłada wióry z chemikalia 2, 3, 4, tam się 5. To dalej. Linia produkcyjna, mamy dalej linię formującą, gdzie następuje schłodzenie. Schłodzone. I więc tutaj można również stężenie jest troszkę inne niż spodziewać się formaldehydu, ale tam poziomy nie są tak duże 6, jak przy szóstce, czyli w musi przy trasie, być odpowiednia temperatura, odpowiednia presja, ciśnienie. Między początkiem a końcem pracy mamy 100 stopni. Wzrost temperatury o 100 i tam stopni mniej więcej. I wydzielaniu pary wodnej się pojawia się para wodna, również zawierająca formaldehyd. Na początku końcu prasy i mamy na końcu bardzo gorącą płytę, która stamtąd wychodzi, która również i wydziela tu formaldehyd. Wydzielany jest formaldehyd. Następnie następuje kilka cięcie na kilka elementów. Następnie płyta przechodzi do dziewiątki, czyli do miejsca, gdzie jest chłodzenie. Przechodzimy do numeru 10. Do numeru 12. Wtedy produkt trafia do klientów. I robi się cokolwiek jest zaplanowane. To są ogromne maszyny. Trzeba patrzeć, gdzie są emisje na każdym etapie pracy. Zwykle pracownik porusza się po całym tym obszarze, więc na różnych stanowiskach, na różnych etapach poziom formaldehydu jest różny. Niemniej chcemy być w stanie wyjaśnić i zidentyfikować strefy najgroźniejsze. Ta wiedza pomaga nam na poprawianie sytuacji i pozostanie w zdrowiu. Może praktyczne to jest niepraktyczne, ale to jest pomocne w planie indywidualnym. Trzeba stworzyć sobie własną taką mapę i ją stosować. Teraz identyfikujemy różne obszary, w których występuje różne
narażenie na formaldehyd. Podobne, ale nie takie same. Spójrzmy wobec tego na rodzaj pracy, jaki trzeba wykonać. Bo załóżmy, że jest tylko jeden ekspert, pracownik. Trzeba tu zapytać. Trzeba go zapytać, dlaczego uważa, że tu jest jakaś zła sytuacja, gdzie widzi problem. Jest to klucz do sukcesu. Jeżeli porozmawiamy z taką osobą i będziemy traktować tę osobę poważnie, to wtedy to jest najlepsza osoba, od której zdobyć informacje tak naprawdę. To jest dla nas bardzo istotny punkt. Teraz identyfikujemy różne działania, które są wykonywane na danym obszarze i wiemy dokładnie, co tam się dzieje. Trzeba również zapytać się i dowiedzieć, czy to jest sytuacja stała, czy pojawia się to czasami. Czy też formaldehyd wydalany czy wydzielany jest stale, czy nie. I zastanówmy się również, jakie mogą być rozwiązania. Od czasu do czasu może to nie zadziała, bo pojawią się, czy mogą się pojawić różne problemy na produkcji. Jakiego rodzaju wentylacja tam istnieje również? To jest bardzo ważne. Więc kwestia, czy emisje są ciągłe, przerywane, jakie rozwiązania techniczne mogą być zastosowane, czy są tam jakieś wentylatory wyciągowe, czy wciągowe, czy to działa. Z naszego doświadczenia wynika, że może tam być również, mogą być rozmaite sposoby na wentylację. I na koniec, takie na przykład, czy tam są otwarte drzwi, okna, bramy do hali. Ilu pracowników jest zaangażowanych? Również inne kwestie. Definicja działań, jakie są podejmowane. Działania najczęściej mierzone osobistymi pomiarami lub przeliczane przez pomiary stacjonarne. Chcemy wejść głębiej w te pomiary, więc musimy mieć lepsze działania opisowe tych działań. Gdzie się pracuje, co się dokładnie robi, bo na przykład w kontrolce nie ma praktycznie emisji formaldehydu. Także tutaj należy się dokładnie zastanowić, co i gdzie należy robić na konkretnych stanowiskach. Myślę, że możemy przejść teraz do następnego slajdu. Więc na końcu produkcja może tak wyglądać. Mamy te wszystkie linie. Obszary chłodzące, piłę, linie szlifierskie. I tutaj definiujemy dokładnie, jakie są poziomy formaldehydu. Celem tego wszystkiego jest zdefiniowanie tych poziomów na różnych etapach produkcji. Zaczęliśmy wobec tego od 7 różnych obszarów. Może również można to będzie podzielić jakimiś ekranami albo rozmaitymi rozwiązaniami. Także trzeba tam to zbadać i ocenić dokładnie w waszym konkretnym zakładzie, jak to wygląda. Ja tutaj się pośpieszyłam, bo tutaj mam przerwę na kawę w mojej prezentacji. Możemy to zrobić wcześniej? Znaczy tę przerwę, czy jak, Chris, co sądzisz? Chris?
Chris, Ralf, you couldn't hear me. Chris, czy słyszysz mnie? Ja cię nie słyszę. A, the host unmuted us. Sorry, technical glitch. Thank you very much. Tutaj mieliśmy malutki problem techniczny. Gundula, dziękuję ci bardzo za twoje za twoją prezentację. Nie widzę tutaj żadnych pytań w czacie, chyba że pytanie po polsku, ale niestety nie rozumiem po polsku. Myślę, że przejście do przerwy na kawę na tym etapie byłoby pożądane. Czy są jakieś pytania do Gunduli dotyczące tej pierwszej części? Może to nie dotyczy jakichś konkretnych szczegółów i każdy orientuje się, jak wygląda sytuacja w ich zakładzie. Jeżeli otrzymamy pytanie w czasie przerwy na kawę, to oczywiście możemy je przekazać Gunduli i przed kolejną częścią prezentacji może ona odpowiedzieć na to pytanie oczywiście. So yes, I would suggest that we use this opportunity to take the coffee break. Wobec tego skorzystajmy z tej chwili i zaczniemy drugą część prezentacji Gunduli o godzinie 11:15. Dziękuję bardzo i miłej przerwy. Do usłyszenia wkrótce. Dochodzi do produkcji, to ekspozycja jest jeszcze większa i to jest większy problem niż ten związany z formaldehydem. Nie jest to przedmiotem tego warsztatu, ale jeżeli niektórzy są tym zainteresowani, to może powinniśmy kontynuować tę dyskusję po tym seminarium. I na tym etapie dziękuję bardzo za wszystkie wasze uwagi i teraz dajmy mikrofon Gunduli, żeby kontynuowała naprawdę bardzo interesującą prezentację. Gundula, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo, dziękuję, mówi Gundula. Mam nadzieję, że napiliście się kawy, ale pamiętajmy o czym rozmawialiśmy wcześniej, żeby określić te strefy, te zony, zdefiniować, co ludzie robią, ocenić to dokładnie. Teraz już po przerwie na kawę przechodzimy do następnego slajdu. Ale jest tutaj malutki problem, którego nie jestem w stanie rozwiązać. W tej prezentacji jest coś, co blokuje przesuwanie slajdów. Także ja skaczę czasami po tych slajdach, proszę się nie przejmować. Teraz jest to zablokowane. Muszę to wyłączyć, włączyć z powrotem, także chwileczkę proszę cierpliwości. To jest zablokowane jakoś. Spróbujmy jeszcze raz. Bardzo przepraszam. In that case, so yes. Yes, that is the slide I need. Tak, to jest dokładnie ten slajd. Dziękuję bardzo. Kilka słów odnośnie pomiarów osobistych i pomiarów stacjonarnych. Te osobiste, ilość formaldehydu napotykana przez pracowników jest na produkcji w mierzonym okresie pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Wszystkie wariacje, każda zmiana jest zapisywana w formacie odpowiednim. Jeżeli jest zbyt duże stężenie, trudno jest zwykle zdecydować i ocenić, w którym obszarze jest za dużo tego formaldehydu i w którym było się za długo. I tutaj zlokalizowanie problemu jest dużo trudniejsze, więc ta idea osobistych pomiarów, jak ktoś chodzi, przemieszcza się, wydaje się
że najlepiej. So this white area I shown you before, he has to walk around. Ten obszar, pracownik musi sobie tam chodzić, czy musi przemieszczać się. Co typowo się dzieje? To jest 2 godziny, 8 godzin. Te okresy pomiarowe 8-godzinne nie są mile widziane. Ludzie nie chcą nosić tego więcej niż 8 godzin, bo na przykład trzeba pójść do toalety, to powoduje problemy. Jeżeli ktoś chce wyjść na papierosa, również to ludziom przeszkadza. Więc lepiej to robić co 2 godziny. I to jest próbka reprezentatywna. W 8-godzinnych, w 2-godzinnych również można niejako śledzić kogoś. Ludzie nie lubią tych 8 godzin, tak jakby kogoś śledzić przez 8 godzin, mimo że to jest zagrożenie dla życia, ale no nie jest to najbardziej efektywne. Prosiliśmy ludzi, żeby spisywali swoje działania, co robią w czasie tych 2 godzin i otrzymujemy rezultaty, wyniki. I na koniec mieliśmy małe wyniki, więc zastanawialiśmy się, czy te pomiary były robione dobrze. A osoba mówi, tak, wszystko robiła. I to, na przykład byłem przez cały czas w kontrolce i tam nie ma po prostu formaldehydu. I z drugiej strony, jeżeli ktoś musi wyjść i trzeba poruszać się obok prasy, obok urządzenia, maszyny. I również jeżeli ktoś wyjdzie, na przykład i jest na świeżym powietrzu, również ma małe, bardzo małe wyniki pomiarowe. A z drugiej strony są bardzo wysokie wyniki i pytamy ludzi, dlaczego? Dlaczego tak wysoko? I wtedy pracownik mówi, miałem duży problem na końcu maszyny, ale proszę się nie obawiać, bo nosiłem maskę. Musieliśmy popatrzeć na te realistyczne pomiary. Rozmawialiśmy z ludźmi na produkcji, co należy robić. Byłoby dobrze, żeby stworzyć sobie jakiś taki formularz, w którym byśmy sobie to wszystko odnotowywali. I wtedy byśmy mogli zdefiniować te obszary, gdzie można jakieś usprawnienia sobie zrobić. Sama stacja robocza jest cicha. Pracownicy się nie poruszają, a czasami muszą się poruszać. System stacjonarny jest bardziej stabilny. Ale wiedząc, jak wynika sytuacja w konkretnych obszarach, widzimy, jakie są różnice w pomiarach i widzimy, gdzie należy dokonywać jakichś działań zapobiegawczych. I to od was zależy, co chcecie zrobić i gdzie. Ale noszenie maski przez całą zmianę, no to nie jest dobre rozwiązanie.
Przed COVID-em to nie było takiej świadomości. Teraz ludzie ze względu na COVID-a noszą te maski i są bardziej uświadomieni, ale maska na formaldehyd jest inna, różni się od tej covidowej. Czasami są to maski, które można wykorzystywać do tych dwóch celów, ale to trzeba zwrócić się do producenta o konkretną maskę. Teraz plan działania. Trzeba zdefiniować i przeprowadzić kampanię w miejscu pracy. Czasami mówi się, że wczoraj było gorzej, dzisiaj jest lepiej. Idealny dzień na mierzenie nie istnieje. Zawsze było gorzej wczoraj czy w zeszłym tygodniu. Także nie ma tutaj takich dużych różnic. Proszę. We usually recommend or we do our measurements more in autumn and winter time. Generalnie podczas pomiarów robimy to w okresach poza latem, ponieważ latem są otwarte bramy czy drzwi w zakładzie, więc jest przewiew, więc te stężenia formaldehydu są mniejsze. W związku z tym staramy się mierzyć w miesiącach, które nie są gorące. Również wtedy, kiedy odbywa się w pełnym tempie praca. Powtarzamy pomiary kilka razy. Jak mówi chemik, jeden pomiar to nie pomiar, więc trzeba zaplanować zawsze kilka pomiarów, szczególnie jeżeli nie mamy doświadczeń. Jeżeli mają Państwo doświadczenia, robią to regularnie, to w takim razie taki pomiar będzie wystarczający. Plus każdy pomiar stanowi początek nauki. Następnie musimy przygotować pompy, skalibrować je, ustawić wzdłuż linii i rozpoczynamy pomiary. Także mamy czas pobierania próbek. Musimy zdecydować, czy mierzymy ekspozycję krótką, czyli 15 minut, czy też przez godzinę, czyli próbka reprezentacyjna dla zmiany lub też 8 godzin dla całej zmiany. W przypadku krótkich pomiarów musimy sprawdzić, czy tutaj jest to bardzo krótki okres i możemy dostać bardzo duże różnice, fluktuacje w wynikach. W naszych zakładach w Niemczech i gdzie indziej bardzo ważny wpływ na pomiary ma również żywica. Jeżeli mamy niewielkie ilości formaldehydu, to wtedy te emisje z płyt nie są oczywiście duże. Ponadto 8 godzin pomiaru to bardzo długi czas. Produkty się również zmieniają w tym czasie. Więc kiedy zaczynamy pomiar, robimy to na wysokości typowej nosa czy ust, a nie ustawiamy tego przy posadce. Ustawiamy pompę wyżej na jakimś podwyższeniu. Bardzo ważne jest również pobieranie tych danych wielokrotnie. Jest to funkcją doświadczenia. Również trzeba zanotować warunki pogodowe oraz wilgotność powietrza. Na przykład w piękny letni dzień wszystkie drzwi i okna są otwarte, w związku z tym te pomiary będą inne. Również może być to dzień burzowy, bardzo deszczowy, w związku z tym będą te drzwi znowu zamknięte.
musimy sprawdzić, czy okna i wentylacja jest, okna są otwarte, wentylacja działa, jaki produkt produkujemy, bo na przykład jeżeli mamy produkt z żywicą niskoformaldehydową, to nie będziemy mieli wysokich pomiarów. Jeżeli produkcja jest stabilna, wówczas powinniśmy te pomiary przeprowadzać. Powinniśmy również spisać imiona i nazwiska pracowników, zapytać się ich, co robią i również odnotować ich działania w rejestrze CMD. Jeżeli dokonujemy pomiarów osobistych, powinniśmy również sporządzić czynności pracownika, dać pracownikowi papier, kartkę, na której spisze, jakie czynności wykonał i ile czasu one trwały. Na przykład, jeżeli mierzymy w okresie 15 minut, to co minutę powinien zapisać, co robi. Przez wiele lat prowadziliśmy i ocenialiśmy takie pomiary osobiste i tak to robimy. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Pomiar jest łatwy do przeprowadzenia i stwierdzenia, że załóżmy dwugodzinne pomiary dają nam odpowiedniej wysokości wyniki. Natomiast, żeby wprowadzić jakieś środki zaradcze, trzeba prowadzić bardzo długo te pomiary. Można się domyślić, że w przypadku pomiarów indywidualnych te wyniki są bardziej zróżnicowane, o ile dobrze rozumiem mówczyni. Tutaj mamy typowy pas służący do pomiarów osobistych. Generalnie, jeżeli mierzymy formaldehyd, również mierzymy pyły drzewne. Mamy pompkę do pyłów i pompkę do formaldehydu. Pracownik nakłada ten pas i zamyka wokół pasa. Pompy czy urządzenia znajdują się z tyłu pompy z przodu. Tutaj jest specjalny wpust czy otwór pobierania tego pyłu oraz z drugiej strony specjalna kapsuła do mierzenia formaldehydu. Te pompy są produkcji firmy Julian, ale nie zalecamy tylko ich. Są różne inne rozwiązania. Proszę zobaczyć, co Państwo mają u siebie w zakładzie i co można wykorzystać. Są też pompki małe. To są wszystko małe pompki. W związku z tym przez 2 godziny, czy nawet więcej, można śmiało z nich korzystać. Po prawej stronie mamy urządzenie do pomiarów. Tutaj jest pompka i mały element, która to pompa została ustawiona na stanowisku na wysokości nosa i ust. Kolejny slajd. Tutaj zdjęcia. Wykonałam je dla Państwa. Jak mogą odbywać się te pomiary? Po lewej stronie mamy człowieka w pomarańczowej koszulce, który ma na sobie ten pas. Z tyłu ma dwie pompy. Jedna pompa obsługuje formaldehyd, a druga pył. Ale tutaj jest małe pomieszczenie z krzesłem, więc pewnie jakaś sterownia. Z tej sterowni pewnie nie wychodzi zbyt często. W związku z tym pracuje w małym pomieszczeniu, w małej kubaturze. Przed nim stoi statyw, na którym zamontowana jest druga pompa. Pokazana strzałką czerwoną. Tam znajduje się system filtrów do pomiaru pyłu. I tutaj widać, że tutaj po prawej stronie mamy człowieka, który pracuje w fabryce, przy linii produkcyjnej, gdzie ten trójnóg mierzy mu stężenie. Mamy tutaj jedną
ten człowiek ma jedną pompę na sobie i może się po prostu swobodnie przemieszczać po linii, mierząc stężenia w różnych miejscach. Teraz pobraliśmy zatem próbki i wracamy do laboratorium. Co robimy dalej z tymi próbkami? Metoda analityczna najbardziej częściej stosowana to jest metoda filtrów z użyciem filtrów DNPH. Przynosimy te filtry do laboratorium, musimy przeanalizować je za pomocą systemu HPLC. Albo też razem z filtrami możemy dokupić usługę analizy. DNPH jest opisane w normie DIN 16000 oraz w naszej broszurze przemysłu drzewnego z 2010 roku. Jest również opisane w metodzie NEOSH, która to metoda również w zasadzie jest metodą DNPH, jest bardzo dobrze sprawdzoną. Służy ona również do pomiaru innych aldehydów. W Niemczech też korzystamy z DNPH, która daje dobre pomiary stężeń. DNPH, jak mówię, mierzy nie tylko formaldehyd, ale również małe aldehydy. Mamy jakieś zakłócenia. Proszę wyłączyć mikrofon, ktokolwiek ma włączony. Kolejną zaletą jest to, że próbki są stabilne przez 14 dni, więc możemy pojechać do zakładu, przywieźć do laboratorium, jest to stabilne. Formaldehyd jednak sam w sobie nie jest stabilny i musimy pamiętać, że wchodzą one w reakcję. Można również zaimpregnować filtry we własnym zakresie, ale jest to troszeczkę skomplikowane. Łatwiej jest to kupić i przechować po prostu w lodówce w temperaturze około 5 stopni. Po przeprowadzeniu pomiaru można je przechowywać przy próbki przez 14 dni i włożyć do systemu DNPH. Można to robić samodzielnie w laboratorium, ale jak mówię, warto skorzystać z zewnętrznego laboratorium, które występują w dużej liczbie. W przeszłości mieliśmy również ręczne systemy pomiaru bezpośredniego z użyciem czujnika elektrochemicznego, które są głównie stosowane do pomiaru ekspozycji, kilkaset razy przekraczających stężenia dopuszczalne, ale niestety nie jest to dobre do pomiarów na miejscu pracy. Możemy oczywiście robić to w fabryce, mamy takie czujniki i wykonujemy liczne stacjonarne pomiary tego typu, towarzyszące pomiarom DNPH równolegle. Natomiast one służą do wykrywania wyższych stężeń. Do tej pory nie znaleźliśmy jednak żadnego systemu, który moglibyśmy polecić. Są inne systemy, ale są one bardzo, bardzo kosztowne. Na razie mamy te kartridże, te kapsuły DNPH, które następnie oceniam w laboratorium. Tutaj ten slajd zajmie mi chwilę dłużej. Mamy zatem działania, mamy pomiary i teraz otrzymujemy wyniki. Wyniki musimy wprowadzić do naszego systemu. Systemu stref. Jakie mamy strefy? Do 0,3, jeżeli stężenie jest poniżej 0,3 ppm, jest to na pewno strefa zielona.
czyli okres przebywania, czy 8-godzinna zmiana, czy więcej, nie ma na to wpływu. Tam można poruszać się bez maski. Mówiąc o masce, mówię o masce formaldehydowej, a nie covidowej, maseczce chirurgicznej. Więc jeżeli w danym zakładzie obowiązują maseczki covidowe, to tak czy inaczej trzeba je nosić, ale nie jest to maska formaldehydowa. Również bardzo jasna jest strefa czerwona powyżej 0,6, gdzie nie można przebywać ani chwili bez osobistych środków ochrony, czyli maski. Młodzi goście, kobiety w ciąży w ogóle nie powinny pojawiać się w takiej strefie. Niestety w naszej branży paneli podłogowych nie możemy niestety uniknąć obecności innych pracowników w tym miejscu. Ale na szczęście są to bardzo niewielkie obszary i możemy je bardziej skompresować, bardziej zmniejszyć. Musimy szukać rozwiązań przyszłościowych, które nam to będą umożliwiać. Ten obszar czerwony powinien być również jasno oznaczony i należy przeszkolić pracowników, w jaki sposób mają się zabezpieczać. Natomiast obszar w paski powinien on być w zasadzie żółty, tak jak światła drogowe, ale te kolory są wykorzystywane w innych systemach, więc nie mogliśmy ich zastosować. Ten okres, ta strefa paskowana powinna być bardziej szczegółowo opisana, bo to nie jest jasne. To jest strefa krótkoterminowej ekspozycji. Jeżeli wchodzimy do takiego obszaru, gdzie jest powyżej 0,3, a poniżej 0,6, możemy zatrzymać się tam maksymalnie 15 minut, 4 razy na zmianę w odstępach godzinnych. Czyli transformując to na obszar, czy na praktykę życiową w fabryce, czyli możemy tam przebywać, ale jeżeli nie wiemy, ile czasu możemy tam przebywać, powinniśmy zawsze mieć przy sobie maskę. Albo też założyć tą maskę tak czy inaczej, bo lepiej się chronić z wyprzedzeniem. Niektórzy kierownicy fabryk nie lubią tych obszarów paskowanych, twierdząc, że te obszary to w zasadzie też są strefy czerwone. Ale z naszego punktu widzenia, oczywiście my twierdzimy, że można te obszary oznaczyć jako czerwone i tylko krótko tam przebywać, ale w każdym razie w takiej strefie należy mieć ze sobą taką maskę, bo jeżeli pobyt się przedłuży, trzeba będzie tę maskę założyć. I kolejny slajd. Przechodzimy na czwarty poziom, czy do czwartego kroku z sześciu. Czyli mamy już określone strefy, wykonaliśmy pomiary, wprowadziliśmy je w życie w postaci wyznaczenia stref. Teraz musimy poinformować pracowników, co się dzieje. Powinniśmy sporządzić mapę i plan działania, oznaczyć strefy, poinformować pracowników, że do strefy czerwonej niektórzy pracownicy w ogóle nie mają wstępu. W naszych planach powinno się również przewidywać mapy, które wiszą na drzwiach. Taka mapa również powinna znajdować się w sterowni czy w dyspozytorni. Ponadto wiadomo, że jeden pomiar nie wystarcza, więc powinniśmy przeprowadzić kolejne kampanie pomiarowe i stosować je czy uruchamiać je w odstępach rocznych, mimo że w danej fabryce nie, czy w danym zakładzie nie ma wielu zmian technologicznych. Natomiast jeżeli takie zmiany są, jeżeli na przykład wprowadziliśmy nową recepturę żywicy, to
taki pomiar powinien zostać przeprowadzony szybciej niż raz do roku. To zależy od Państwa, jak często będą Państwo mierzyć, ale na początek zalecamy w stabilnym środowisku przeprowadzanie pomiarów corocznie. Pamiętajmy, że osoby nieautoryzowane nie mogą wchodzić do strefy czerwonej pod żadnym warunkiem czy pozorem. Zatem nasze zdjęcie z początku prezentacji powinno wyglądać tak. Mamy linię formującą i formującą maty następnie i tak dalej. Mamy tutaj cztery strefy zielone, gdzie można pracować bez maski. Nie ma tam problemów z emisjami. Natomiast wylot prasy jest strefą bardzo, bardzo czerwoną. Tam wychodzi, wydobywa się para z formaldehydem. Myślę, że tak jest we wszystkich zakładach naszych, że obszar na końcu prasy jest generalnie czerwony. Oczywiście to też zależy od technologii, ale na przykład wejście do prasy też może być czerwone lub przynajmniej pasiasto-zielono-czerwone. Teraz patrząc tutaj, prasa jest czerwona, natomiast jest w pobliżu piły. W związku z tym obszar, który przylega do prasy, też może być obszarem niekoniecznie zielonym, tylko również pasiastym. Dlatego warto się rozejrzeć i zobaczyć, jakie są również otwory w hali. Na przykład, czy jest w pobliżu brama wjazdowa, przejazdowa dla wózków. Również linia piaskująca bywa właśnie pasiasta, ponieważ na przykład stwierdzamy, że ta strefa powinna być strefą zamkniętą, co pozwoli ją wydzielić od obszaru, gdzie wydobywa się formaldehyd. Także powinniśmy zdefiniować dobre praktyki oraz określić obszary, gdzie są wysokie stężenia formaldehydu. Następny slajd. Wprowadzenie pracy planu działania. Dla wszystkich obszarów roboczych czynności należy zmierzyć typowe stężenie formaldehydu, a dla obszarów czerwonych należy je również zrobić zgodnie z CMD. Trzeba również stosować się do dyrektywy. I teraz będę mówił o tym przykładzie bardzo dokładnie. Mamy troszkę inny obszar, troszkę różniący się od tego obszaru, o którym mówiła wcześniej. Mamy tam klejenie, rozkładanie, prasę i tak dalej. I tam znajdujemy koncentrację. W tym przypadku dwugodzinnym pomiarze zmierzono wartości 0,15 ppm. To jest strefa zielona. Jest to później 0,3 ppm. Tam, jeżeli obszar jest duży i tam jest poniżej 0,3, to widać, że to jest prawie zielone. Jest to taki obszar, zona taka graniczna. Zawsze zależy nam na tym, żeby pracownicy oczywiście nie zostali narażeni na formaldehyd.
W obszarze pre-press zmierzono wartości 0,7, czyli powyżej wartości granicznej. Jest to obszar czerwony, do tego obszaru można wchodzić tylko z maską, dlatego w tym czasie pracownik nie jest narażony na działanie formaldehydu. I tam, gdzie jest 0,1, to oczywiście jest strefa czerwona. Tutaj na zielono i czerwono, 0,4, cooling, schładzanie i sterownia, kontrola poniżej 0,1, jak to widać. Musimy upewnić się, że obszar, w którym pracownik spędza najwięcej czasu, będzie wolny od formaldehydu. I gdzie poziom i stężenie jest naprawdę niskie. Więc zwróciliśmy się do pracowników, ile czasu gdzie spędzają na normalnej zmianie. Więc czasami człowiek powie, a tutaj muszę być tylko przez pół godziny i tak dalej, ale do obszaru spreading muszę wejść na przykład dwa razy. Tam, gdzie jest prasa, na przykład wchodzę tam rzadko, ale tam jest 0,5 godziny, prawda? Jest to średnia average time spent during one shift, średni czas spędzany w danej strefie podczas konkretnej zmiany i tu są te wartości, które pani wymienia. A następnie kalkulujemy to i mamy wykalkulowane PPM w danej sytuacji. I ta kalkulacja, ta kolumna po prawej stronie. Najmniejsza i największa od 0,09 do 0,01. I widzimy, że prepress na przykład jest na 0. I te czerwone strefy są jasno zdefiniowane i tam należy oczywiście nosić maskę ochronną. I w przypadku noszenia maski oczywiście maska będzie chronić przed wdychaniem formaldehydu. Można to zrobić, zarówno kalkulację można zrobić z maską, czy bez maski, ale wtedy trzeba dokładnie to określać, jak to wygląda z punktu widzenia pracownika. Wy musicie to zrobić po prostu. Trzeba to podsumować. 0,09 to jest wartość zsumowana. Tak wygląda koncentracja bardzo dobra z naszego punktu widzenia. Można również zanalizować najbardziej krytyczne obszary i te obszary, które należy zmienić. Więc zamiast jednej wartości, zwykle dzieje się to w taki sposób, że jest 7 różnych wartości i to robimy. Jestem przekonana, że może to nie jest idealny sposób i tutaj można prowadzić dyskusję na ten temat, bo ktoś mówi, tam spędzam nie pół godziny, ale godzinę, więc w takim przypadku trzeba o tym porozmawiać z pracodawcą. Również można jakieś zaskakujące wyniki mieć, na przykład muszę iść do czerwonej strefy co godzinę. Bo na przykład mam takie polecenie, że muszę tutaj nacisnąć przycisk, ale to nie ma nic wspólnego z moją pracą, ale i tak muszę się tam udać. Wobec tego zwróciliśmy się na przykład do elektryków, żeby tą tablicę rozdzielczą przemieścić, żeby tam nie trzeba było wchodzić do tej strefy, gdzie jest wysokie stężenie formaldehydu. Także są to pewnego rodzaju usprawnienia, które wychodzą na jaw niejako dzięki temu systemowi sprawdzania tej action guide.
Wydaje się to, że to jest bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę jak już się to będzie robiło w praktyce, to będzie to prostsze, stanie się to prostsze. Trzeba to robić regularnie na produkcji, na przykład w Niemczech są dodatkowe maszyny. No, pomiary należy wykonywać regularnie. Mówimy, że jeden pomiar to nie pomiar. Bo na przykład jeżeli ktoś pracuje na początku linii, a ktoś na końcu linii, trzeba oczywiście to zmierzyć. Zanim będziemy robić co innego, to my zalecamy przynajmniej raz w roku, ale w przypadku zmian warunków produkcji, zmian w układach wydechowych czy w miejscach pracy, ich zadaniach, które mogą zmienić ekspozycję na formaldehyd, należy wykonywać dodatkowe pomiary. I teraz, czy powinniśmy mierzyć niskie wartości, ale jeżeli w Niemczech mamy tak, że jeżeli to jest poniżej limitu 0,03 i trzy pomiary są wykonane tam, takie wyniki są osiągnięte, to już nie musimy tam mierzyć. Ale za każdym razem trzeba sprawdzać, czy ta sytuacja rzeczywiście jest stała i czy nie następują tam jakieś zmiany. I plany strefowe powinny zawsze zapewniać aktualny obraz sytuacji emisyjnej w zakładzie. Dobrze. Następny slajd teraz. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Mamy tu wyniki, koncentracje. Te wyniki muszą być spisane, określone, czas, data, koncentracja, miejsce pracy, warunki pogodowe, warunki produkcji. W Niemczech te wyniki są zachowywane przez okres 40 lat. I jeżeli się te pomiary dokonuje regularnie, 40 razy czy coś takiego, no to osiągamy dużą pulę danych i zdobywamy duże doświadczenie. Również możemy określić, jaki to obszar obejmuje, ile ludzi w to jest zaangażowanych i tak dalej. Chcemy pokazać, że z roku na rok sytuacja się poprawia i coraz lepiej to mierzymy. Rezultaty, wyniki można omówić. Widzę tutaj, że dyskusja jest ożywiona. Mówię hello wszystkim kolegom i koleżankom i możemy tutaj dzięki temu znaleźć jakieś sposoby poprawy sytuacji. Po tych wszystkich teoretycznych rozważaniach wydaje się, że jest bardzo dużo pracy do wykonania. I to zajmuje czas. Za pierwszym razem oczywiście to trwa dużo dłużej. Zdefiniowanie tych zon, stref, ta transformacja z osobistych pomiarów do stacjonarnych, to wszystko trzeba zrobić. W Niemczech zaczęliśmy to już dawno temu. Jak przygotowujemy taką kampanię pomiarową, często zwracamy się o dodatkowe pomiary, ponieważ niektóre na przykład rzeczy zostały poprawione w ciągu ostatniego okresu. I to jest dobrze, ponieważ to jest praca,
kontynuowana, to są działania kontynuowane, które się zmieniają cały czas. Coś kiedyś było niejasne, a teraz mniejsza część tego, co było niejasne, jest niejasne. Czasami zwracają się do nas, żeby przyjść ponownie, zmierzyć to jeszcze raz, żeby zmienić określony kolor w danej strefie i tak dalej. Wtedy zmierzymy to jeszcze raz, czy się to zmienia. Także to nie jest zafiksowane raz na zawsze. Sytuacja jest płynna i sytuacja jest zmienna. Ten system polega na tym, żeby można było stale i non-stop poprawiać sytuację i poprawiać rozwiązania. Chciałabym pokazać Wam, co się stało w rzeczywistości z tym Action Guide. I chciałabym pokazać, że warto jest zainwestować w ten czas. To są zwykłe, typowe reakcje. Więc menadżer, kierownik produkcji powie, tak, dobrze. Kierownik z zakładu mówi jedno, kierownik zmiany mówi, ok, popracujmy nad tym, ale to nie powinna być czerwona strefa, to powinna być zielona strefa. Pracownicy mówią, ok, widzimy cały plan, ale tylko niektóre, mało tych obszarów jest na czerwono. I w tych muszę się chronić, że tam, rozumiem, są wysokie stopnie stężenia formaldehydem. Rady pracownicze uważają, że pracownicy są dobrze poinformowani, powinni się angażować w to wszystko. A pracownicy inni, rzemieślnicy, mówią, jeśli produkcja się zatrzyma, no nie ma materiału, czasami czeka się na świeże powietrze, strefy są wyłączone. Czeka, aż się przewietrzy dany obszar i bez tego można wytrzymać, bez maski można wytrzymać. No wtedy, kiedy maszyna jest zatrzymana, czas oczekiwania, światło jest zielone i można poruszać się bez maski. Tak mówią. W jednym z zakładów było takie światełko zainstalowane, jak maszyna zaczyna funkcjonować, światło się włącza, później światełko przełącza się na zielone i wtedy można dojść do urządzenia bez maski. I wiemy wtedy dokładnie, jaka jest koncentracja formaldehydu i kiedy jest bezpiecznie wejść na dany obszar, a kiedy nie. So I bring to you some, I call it success stories. Kilka przykładów sukcesów, żeby pokazać Wam, jak łatwo to czasami jest i jak to działa. Jednym z naszych zakładów laboratorium produkcyjne miało stężenie formaldehydu powyżej 0,3 ppm i zastanawialiśmy się, dlaczego. Zastanawialiśmy się, jakie są powody tego powodu i stworzyliśmy taką bardzo prostą mapę. Nie widzicie, małe pomieszczenie, lab. Były tam drzwi bezpośrednio otwarte na tą strefę czerwoną. I za każdym razem, gdy drzwi były otwierane do laboratorium, wpadało zanieczyszczone powietrze. Było proste rozwiązanie, drzwi zostały zamurowane. Teraz drzwi nowe
otwierają się na schody, na klatkę schodową. A z klatki schodowej można wejść do hali prasowej. Wejście jest teraz kilka metrów niżej, na zielonym terenie. Stężenie jest niższe, poniżej 3 ppm. To jest łatwe rozwiązanie, proste, wydajne i tanie. Ale możliwe tylko po uzyskaniu informacji o tych strefach i zrozumieniu stężenia formaldehydu. Następna historia, również z punktu widzenia laboratorium. Idealna sytuacja. Więc ludzie tam rozmawiają, zastanawiają się, jakiego rodzaju rozwiązania zastosować, co może zostać zrobione. I tam ktoś powiedział, ale obok jest pomieszczenie, w którym jest magazyn. I przeniesiono tam działania niektóre i to jest proste rozwiązanie, bardzo efektywne, niedrogie znowuż. I znowuż możliwe tylko po uzyskaniu informacji o tych strefach i zrozumieniu stężenia formaldehydu w danym obszarze. I to została, ta inicjatywa została podjęta przez pracowników. Są, oczywiście mam mnóstwo takich historii, dobrych, pozytywnych przykładów. Tutaj kolejny przykład, tutaj kontenery, takie składowanie żywic. I tutaj cały obszar był objęty strefą wysokiego stężenia formaldehydu, ale to emitowała tylko jedna maszyna. I tutaj wprowadzono wentylator wyciągający powietrze. I dzięki temu cały obszar stał się obszarem zielonym. Jest to proste rozwiązanie. Rozwiązanie znowuż tanie i bardzo efektywne. Jest to dobry przykład tego, co można zrobić, że chcemy mieć coraz więcej zielonych stref, żeby zredukować liczbę stref czerwonych, w których jest wysokie stężenie. I dzięki temu, że jest więcej stref zielonych, nie trzeba nosić masek, nie trzeba nosić tych środków ochrony osobistej. Ale również sprowadza się to wszystko do tego, żeby zrozumieć, jak wygląda stężenie formaldehydu w danym obszarze. Ale czasami potrzebne są większe rozwiązania i ja pokazuję wam teraz model wentylacyjny, wielopoziomowy, schematyczny. Tutaj są dwie maszyny emitujące formaldehyd. I powietrze świeże, fresh air. Źródło tego powietrza jest na zewnątrz, ono przepływa z zewnątrz do wewnątrz. I dzięki temu obszar, na którym pracują ludzie, jest wolny od formaldehydu, bowiem koncentracja większa jest pod dachem. Ale w tamtym obszarze nikt nie musi pracować. Także to jest takie rozwiązanie bardzo pozytywne. Pracownicy oddychają świeżym powietrzem, a powietrze zanieczyszczone idzie do góry. Kolejny przykład. Kolejny przykład.
I to jest taki model, który chciałam zaprezentować. Te zielone miejsca, presy, wysoka temperatura, które emitują formaldehyd. Prawdopodobnie jeszcze tam jakieś pary i tak dalej. Po prawej stronie widzicie Państwo właśnie te wentylatory, które, dzięki którym czyste powietrze z zewnątrz wpada do pomieszczenia. Także mamy tutaj porównanie po lewej i po prawej stronie. Jak wygląda to? Po lewej stronie i po prawej stronie są różne rozwiązania. Po prawej stronie powietrze wpada z góry i z dołu i jest wymieszane, a tutaj po lewej stronie widać, że powietrze czyste wpada z zewnątrz, jest na tym poziomie wysokości danej osoby, a to zanieczyszczone powietrze idzie do góry, jest wsysane przez wentylatory na górze. Mam tutaj małe też wideo po niemiecku. Możecie sobie zobaczyć. To naprawdę jest imponujące, jak to działa. I mogę wam pokazać na wideo, jak to działa właśnie, żebyście zaobserwowali. Dziękuję. Tutaj mamy kilka przykładów. Rury schodzą w dół wzdłuż kolumn. W związku z tym nie zakłócają komunikacji. Wózki widłowe mogą bez problemu je objechać. Wyloty są najczęściej duże, takie tutaj zakończone szarymi skrzyniami, które są pokryte szczelinami wypuszczającymi powietrze. Nie ma podmuchu, w związku z tym osoby pracujące nie są narażone na zimne podmuchy powietrza. Generalnie nie czuje się żadnego przeciągu. Po prawej stronie mamy to samo. Tutaj jest maszyna, która usuwa mgłę chyba, zapewniając lepszą widoczność. I widzimy tutaj takie urządzenie, które zainstalowaliśmy w kilku egzemplarzach i faktycznie pomaga ono zapewnić stabilnie, praktycznie atmosferę bez formaldehydu w sposób stabilny. Tutaj chciałem pokazać właśnie te najlepsze praktyki. Będziemy te praktyki rozpropagowywać w przyszłości. Wracając już do końca naszych wytycznych, jesteśmy pewni, że Action Guide może obniżyć czy kontrolować limity formaldehydu. Powinniśmy stworzyć jasny, zrozumiały system stref, zarówno dla pracowników, ale również dla podwykonawców czy też gości. Powinien to być system jak najprostszy. Poprzez identyfikację czy wyznaczenie stref uzyskuje się materiał do bardzo owocnych dyskusji i można przekazać również historię sukcesu. W ten sposób, poprzez to zrozumienie, możemy dokonać poprawy sytuacji z emisjami. Jesteśmy w tym momencie bardziej wiarygodni, a także niektóre obszary, które są czerwone, oczywiście nadają się do krótkiej pracy, ale nie do pracy dłuższej, co trzeba dokładnie określić. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że te wytyczne, ten Action Guide będzie dla Państwa przydatny. Dziękuję bardzo i czekam na pytania. Thank you very much, Gundula, for this
Dziękujemy, Gundula, za tę prezentację. Zawierała ona ogromną ilość informacji. Także jestem pod ogromnym wrażeniem i dziękuję bardzo. Dla mnie jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że tytuł zawiera słowo action, czyli że te wytyczne będą faktycznie przekute na działania na szeroką skalę i że będą przynosiły również poprawę sytuacji. A działania to absolutnie coś, co wymagają środki, które są karcenogenne, rakotwórcze, czy też mutagenne. Potrzebują one działań dla naszych pracowników. Świetny czas, tak a propos, 15 minut na pytania. W międzyczasie nasi uczestnicy byli aktywni na czacie. Mam kilka pytań do ciebie, Gundulo. Pierwsze to bardzo pragmatyczne pytanie z Ukrainy. Jeden z naszych uczestników pyta, co ze schodami do dyspozytorni? Czy są one czerwoną strefą, czy nie? Co byś na to powiedziała? To zależy. Czasami tak. Czasami schody są czerwone. Czasami idąc w kierunku tych schodów przekraczamy również linię prasy, w związku z tym jak najbardziej należy ono do czerwonej strefy. Myślę, że odpowiedź jest taka sama, jak wyjaśniłeś przy prezentacji, że trzeba zmierzyć poziomy i wtedy będziemy wiedzieli, jak jest dokładnie. Rozwiązanie mogłoby polegać na wentylacji, na przykład instalując nawiew świeżego powietrza. Nawiew od góry, tak jakby prysznic, tak aby pracownik od góry do dołu, od stóp do głów był pokryty jakby kurtyną świeżego powietrza. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Czy są wytyczne lub też uzgodnione działania pomiarowe, uzgodnione wśród firm, które mają podobny profil produkcji? To by ułatwiało ocenę wyników i porównanie wyników z innymi firmami. Inny uczestnik powiedział, że norma EN689 prowadzi do odpowiedzi na to pytanie. Czy możesz przekazać więcej informacji na ten temat? EN689 definiuje scenariusze ekspozycji przy tych samych poziomach. Także jeżeli możemy czynić te pomiary porównywalnymi, to możemy porównać jeden obszar z drugim. Na przykład wylot pracy jest czerwony, dyspozytornia różnie, najczęściej zielona, więc EN689 pozwala nam na takie porównanie, tylko trzeba uważać i porównywać tylko jeden raz, o ile dobrze rozumiemy, pani angielski pozostawia dużo do życzenia. Będziemy mieli kolejną sesję pytań i odpowiedzi później, więc będziemy mogli wrócić do tego tematu, czyli wszyscy też nie za bardzo zrozumieli. Tak, pytanie z mojej strony. Jeśli chodzi o pył drzewny, przepraszam. W dyskusjach wyszło, że w Europie mamy różne urządzenia i metody pomiaru. Tutaj odwołaliśmy się do normy europejskiej, do EN-u. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to są konkretne urządzenia. W prezentacji powiedziałeś, Gundulo, że najpopularniejszą metodą dla metody analitycznej
jest system DNPH. Czy również mamy z tego względu problem, że stosowane są różne metody oceny i czy te metody oceny są porównywalne? Znam dyskusję na temat pyłu. Jeżeli się taką dyskusję prowadzi, to trzeba ufać pomiarom. Jeżeli posługujemy się DNPH albo wykonujemy inne pomiary typowe dla formaldehydu, najczęściej te wyniki się pokrywają. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenia z bezpośrednim odczytem, to raczej powodują one problemy. Formaldehyd nie jest podobny do pyłu. Natomiast przy obecnych urządzeniach pomiar formaldehydu nie jest jakoś problematyczny. DNPH jest możliwe tylko w przypadku stosowania tych urządzeń z filtrem, ale po prostu generalna konkluzja jest taka, że większość przy miejscach pracy stosowana jest metoda NPH, a nie urządzenia bezpośredniego odczytu. Kolejne pytanie, a raczej uwaga, osoba mierząca powinna być również osobą, która zapisuje czynności pracownika, a nie powinien tego robić pracownik. Byłoby dobrze, ale jak powiedziałem wcześniej, musiałbyś towarzyszyć pracownikowi za plecami. Czasami jest to możliwe, czasami niezbyt fajne. Jeżeli się towarzyszy takiej osobie, krok po kroku, nie można przeprowadzać dodatkowych pomiarów. Na przykład w dużym zakładzie mamy 40 miejsc do wykonania pomiaru, więc pracownik musiałby chodzić w różnych miejscach, raz przy pile, raz przy prasie. To trzymanie się bezpośrednio na plecach pracownika byłoby bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Również mieliśmy takie zagrania, że pracownik przytykał coś z formaldehydem do filtru. To samo dotyczyło pyłu drzewnego, także ludzie oszukiwali. Oczywiście możemy śledzić tych pracowników, ale jeżeli robimy częściej takie badania, to takie oszustwa wychodzą. Pracownicy zresztą są zainteresowani konkretnymi, rzeczywistymi emisjami. Nie będą generalnie robić tego specjalnie. Problem jest tylko wtedy, jeżeli pomiar trwa dłużej i pracownicy wychodzą na papierosa. Wtedy ten pomiar aldehydu się zwiększa. Dziękuję. Wynika ta twoja odpowiedź z ogromnego twojego doświadczenia, Gundula. Dlaczego nie zaczęłaś swojej prezentacji od zbiorowych środków ochrony i mówiłaś je na końcu, a nie na początku? Chyba mogę zgadnąć odpowiedź, mianowicie, że nie można najpierw inwestować gigantycznych kwot w systemy wentylacyjne bez przeprowadzenia pomiarów, więc chyba lepiej zacząć od pomiarów przed przeprowadzeniem ogromnych inwestycji. Jak to skomentujesz? Absolutnie tak. Również to trwa, zainstalowanie takich urządzeń wentylacyjnych. Musimy najpierw zabezpieczyć środki, potem je zainstalować. Natomiast jeżeli się mierzy stężenia formaldehydu w miejscach pracy, otrzymujemy szybko wyniki.
więc nie ma sensu tutaj wydawać dużo pieniędzy na wentylację, jeżeli na przykład można zainstalować prostsze rozwiązanie, na przykład jakieś osłony pras czy uszczelnienia drzwi. Wentylacja oczywiście działa doskonale, ale nie we wszystkich przypadkach. Kolejne pytanie od niemieckiego uczestnika. Dlaczego maksymalny limit teraz jest poniżej 1 BBM, który był poprzednio w Niemczech? Dlaczego 1 PPM już nie obowiązuje? Ja nie jestem ekspertem od niemieckiego prawa. Gondula mówi, nie, bo za bardzo rozumiem pytania. Pytanie jest takie, dlaczego OEL wiążąca, czyli 0,3 i 0,6 PPM odpowiednio, dlaczego jest to znacznie niższe niż wartość 1 PPM, która była wcześniej? Ale to była stara bardzo norma. Nie znam limitu 1 PPM. Zaczęłam 25 lat od 0,5 i teraz to spadło do 0,3. And what we have in the CMD, to, co mamy w dyrektywie CMD 03, krótkotrwałe, ekspozycja krótkotrwała 06, czy to odpowiada niemieckim limitom? Tak. Brzmi odpowiedź. Może jeszcze dodatkowa informacja. Chris tutaj mówił o tych wszystkich CMD skrótach, czyli ta dyrektywa o substancjach rakotwórczych. Ona nakłada te limity 0,3 i 0,6 i obowiązuje ona we wszystkich państwach członkowskich po fazie implementacji, która kończy się w przyszłym roku. Także będziemy mieli to, czy mamy to już w zasadzie wszędzie. W międzyczasie pojawiły się dwa kolejne pytania na czacie. Rekomendacja naszego bardzo aktywnego członka. Mamy specjalną grupę zadaniową zajmującą się niebezpieczeństwem eksplozji. Tutaj mówi się o tym, Jose Rocha, że powinniśmy stworzyć standardowy pakiet komunikacyjny jasno określający koncepcje zawarte w Action Guide i komunikaty, jakie powinniśmy przekazać wszystkim naszym pracownikom, zresztą w Europie, tak żeby one były jednolite, Rolf. Myślę, że dla nas to też wniosek, który zabierzemy z tego spotkania, że powinniśmy to rozważyć jako część projektu w następnych miesiącach. Dziękuję, Jose. Doskonała sugestia. Oraz mamy pytanie. Jak wygląda sytuacja w krajach poza Unią, na przykład w USA czy też w Wielkiej Brytanii? Mówimy o tym samym związku chemicznym, dlatego też nie powinno być tutaj różnic. Jeśli chodzi o moją wiedzę, w Stanach ten limit jest znacznie wyższy niż w Europie, natomiast w Unii jest obecnie wyższy, ale prawdopodobnie Brytyjczycy dostosują się, idąc w kierunku tego, co przepisuje CMD. Gundula, czy masz jakieś informacje o tych krajach? Tylko takie, że limity są wyższe. Nie wiem dokładnie o ile, natomiast zasada, którą się kierujemy w Action Guide, nie jest związana dokładnie z limitami, tylko określenie, ma to na celu określenie, gdzie pojawiają się emisje. Nie wiem, nawet w niektórych krajach te
Limity są bowiem tak wysokie, aż sięgają 1 czy nawet 2 ppm. Nie wiem, jak można przy 2 ppm w ogóle pracować, bo to już wpływa na odczucie. Myślę, że w Wielkiej Brytanii co prawda limity są wyższe, ale pewnie sytuacja jest podobna, ponieważ firmy same dokładają wysiłków. Tutaj mamy komentarz z Norwegii, że w Norwegii ten limit wynosi 0,5, także ppm, więc widzimy, że są tutaj różnice, ale z prezentacji wynika, że każdy powinien wziąć pod uwagę lokalną sytuację, natomiast sam podręcznik, ten Action Guide, nie jest jakby niewolniczo związany z limitami, tylko opisuje system zarządzania. Dla nas 0,6 jest za dużo, powinniśmy obniżyć, mówi firma, więc powinniśmy przejść na ten system kolorowych stref i przy zmianie limitów można ewentualnie jako na szczeblu menedżerskim zarządzić. Chciałbym dodać tutaj, że mamy szereg kancerogennych środków. Generalnie chodzi o to, żeby tą ekspozycję na te środki ograniczać. Jesteśmy oczywiście w sytuacji, w której chcemy to zredukować poniżej pewnego limitu, ale to nie chodzi również o to, żeby w ogóle to wyeliminować, jak najbardziej to eliminować i redukować. Mamy te rozwiązania techniczne, organizacyjne i dzięki sprzętowi jesteśmy w stanie to zrobić, albo przynajmniej rozwiązać to do jakiegoś stopnia, żeby jeszcze bardziej to redukować i zmniejszyć. Żeby poniżej jeszcze tych limitów schodzić. Podobieństwa technologii i produkcji są takie, że no, jest to dla nas atut niejako, bo rozwiązania techniczne są porównywalne. Podkreślamy to, że można na przykład rozdzielać pewne zony, strefy, obszary, ale w zasadzie technologia jest taka sama, jeżeli chodzi o emisje, poziomy emisji i tak dalej. Że koncepcja naszego projektu jest taka, żeby jeszcze bardziej ograniczać i zmniejszać poziomy. I teraz bardzo to było interesujące, jak Gundula starała się ograniczać te strefy czerwone, bo strefa czerwona przestaje być tą strefą, w której są ludzie. Także jest to strefa czerwona i praktycznie jest tam jak najmniej ludzi, którzy tam muszą wejść i tam pracować. I robi się co w naszej mocy, żeby unikać wchodzenia do tej strefy. I to jest dokładnie w tym duchu CMD. Myślę, że my teraz przekroczyliśmy, co prawda tylko o 5 minut nasz czas w grafiku. Jeżeli nie ma żadnych pilnych bardzo pytań, to w takim razie zróbmy sobie 15-minutową przerwę i wrócimy za 10 pierwsza. Za 10 pierwsza po to, żeby wymienić się poglądami, doświadczeniami. Będzie to otwarta dyskusja. Wtedy bym zachęcał do tego, że jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w czasie przerwy w czacie je zamieścić, żebyśmy mogli od razu na nie odpowiedzieć po przerwie. Gundula, jeszcze raz Ci dziękuję za tą fantastyczną prezentację. To ogromny wysiłek i widziałem mnóstwo wiadomości w czacie, podziękowań. Także dziękuję jeszcze raz i widzimy się o godzinie 12:50 za 10 pierwsza i będziemy kontynuować wtedy. Dziękuję bardzo. Witamy po przerwie. On online, so... 185 osób nadal jeszcze z nami jest.
widzę, że jesteśmy na czasie. Bardzo dużo ludzi wyraża swoje podziękowania za twoją prezentację, Gundula. Więc pytanie jest, czy dokumenty będziemy rozsyłać? Oczywiście tak, taki mamy zamiar. Oczywiście prezentacja zostanie, prezentacja Gunduli zostanie wam wysłana. Angielska wersja będzie również rozesłana. Finalizujemy wersje językowe, 7 czy 8 nawet tłumaczeń chyba. Mamy hiszpańskie już chyba tłumaczenie, niemieckie, włoskie. Musimy tam kilka jeszcze kwestii takich redakcyjnych zrobić. Mamy wersję francuską, włoską, polską. I jeżeli się nie mylę, mamy również rumuńską, bułgarską i niderlandzką wersję. Wszystko to planujemy zrobić. Oczywiście projekt będziemy kontynuować, także oczywiście będziemy rozsyłać te informacje i je udostępniać. Także to jest odpowiedź na to pytanie. Oczywiście projekt na tym się nie kończy. Było również pytanie w czacie po hiszpańsku. Frank nam to przetłumaczył. Jakie są najlepsze filtry, które można wprowadzić? Czy ktoś... Nie wiem, które tłumaczenie jest tutaj poprawne, ale tutaj chodzi, zdaje się, o okapy, które wysysają czy zasysają to powietrze nad presami różnymi. To są systemy wyciągowe, które wyprowadzają to powietrze na zewnątrz, do atmosfery. Są również systemy, w których stosowane są filtry wodne, biologiczne, gdzie się spala. Jest to skomplikowane dosyć zagadnienie. Trzeba zwrócić się oczywiście do producenta filtrów. Dwa różne typy filtrów w czerwonych strefach. Są to maski z filtrami po dwóch stronach. Są tam również filtry z czynnikiem aktywnym i są też systemy. Widziałam takie zdjęcia, że jest pompka na pasie i czyste powietrze wpuszczane jest do takiego wizera, takiej zasłony na głowie. Także to powietrze, które jest wdychane, jest czyste, nie jest zanieczyszczone. Nie jest to tanie rozwiązanie bynajmniej, bo jest to system również schładzający. To jest dosyć ciężkie, trzeba to nosić na sobie i tak dalej. Także oba te systemy, o których mówię, są możliwe do wykorzystania.
And the mask has to be cleaned regularly. Maska musi być oczywiście czyszczona regularnie, serwisowana. Także te osoby, które muszą korzystać z tych masek, muszą zostać odpowiednio również przeszkolone odnośnie ich zastosowania i serwisowania. Tak, tak. Dziękuję bardzo, Gundula. To pytanie dotyczyło również zagadnień związanych z atmosferą i tak dalej, ale jeszcze kwestie spalania są zupełnie inne, osobne zagadnienie. Otrzymaliśmy od Helmuta z Austrii bardziej pytanie, bardziej komentarz niż pytanie. Mówił, czy wspomniał on o pyle drzewnym, który też jest, że tak powiem, znajduje się w obszarze naszego zainteresowania. Jest to bardzo ważna kwestia również dla producentów maszyn. Mówiąc o maszynach czy o systemach wyciągowych, potrzebujemy również komunikacji z producentami tego typu wyposażenia. To my wiemy, gdzie są słabe punkty w ich konstrukcjach, gdzie są emisje. Półtora roku temu mieliśmy wielką konferencję europejską na temat pyłu drzewnego i omawialiśmy ten sam problem. Na przykład duże maszyny stacjonarne, tudzież lekkie, przenośne i generowanie pyłu. Komunikat był taki, że aby poprawić urządzenia, konstrukcję urządzeń, producent powinien poznać informacje z praktyki stosowania. Dlatego też komunikacja z producentami jest bardzo ważna. Powinniśmy również pamiętać o tym w naszych przyszłych i obecnych aktywnościach w projekcie. Ten Action Guide będzie to spełniał, bowiem będziemy zbierali w nim różne dane i również mam nadzieję, że w niektórych firmach pojawią się rozwiązania. Dlatego też będziemy mogli wywrzeć nacisk na producentów, żeby nam pomogli, a z drugiej strony będziemy dawać im rzetelne wyniki. Kolejne pytanie z Francji. We Francji produkujemy panele bez formaldehydu. Czy tak jest w innych krajach Unii? My wiemy, że samo drewno emituje formaldehyd, w związku z tym ta osoba chyba ma na myśli dodatki formaldehydowe. Pewnie mówi również o mokrym procesie, czyli produkcji płyt bez dodatku formaldehydu, ale wiadomo, że zakres stosowania tych produktów jest bardzo ograniczony, bowiem te płyty są z natury bardzo cienkie, te z twardego drewna, natomiast z miękkiego są to generalnie izolacje. Jeżeli popatrzymy na cały rynek, gdzie te płyty są wykorzystywane, to takie materiały są raczej niszowe. Jest to dobre pytanie, co prawda, ale myślę, że ono ilustruje to, że nie da się tymi produktami zastępować innych rodzajów paneli. Tak. To był też temat naszego seminarium rano. Ta zasada stopu. Jest to jasne. Myślę, że same firmy też chcą szukać sposobów poprawy składu i podwyższania jakości. Wiemy również, że są prowadzone badania nad alternatywami, które miałyby tę samą jakość, więc jest to na pewno ważny proces i absolutnie nie jesteśmy przeciwni. Jest tu cała rodzina środków chemicznych, które są nawet nie mniej, a nawet bardziej niebezpieczne dla człowieka niż formaldehyd. Więc tutaj też śledzimy sytuację.
Ten projekt jednakże koncentruje się na istniejących liniach produkcyjnych i skutecznej redukcji formaldehydu. Także z punktu widzenia związków zawodowych, tak, jak najbardziej jesteśmy za alternatywami i zamiennikami, ale jest to zupełnie inny obszar naszej polityki. Oczywiście popieramy inwestycje w ten obszar. Popieramy również badania i doświadczenia praktyczne, ale jak powiedziałem, ten projekt dotyczy istniejących linii produkcyjnych i jak skutecznie obniżać poziom formaldehydu. To było takie oświadczenie z mojej strony, powiedzmy, ale mam nadzieję, że przydatne. Dziękuję, Rolf, za wyjaśnienie. Kolejne pytanie do Gunduli, związane z pomiarami. Czy są automatyczne systemy pomiarów? Czy jest to możliwe? Czy też musimy cały czas korzystać z środków osobistych i stacjonarnych? Tak, są systemy laserowe, które są jednak bardzo drogie. Około 400 tysięcy euro kosztują. Nigdy nie testowałem czegoś takiego, natomiast testowałam małe, ręczne urządzenia pomiarowe, ale nie podobały mi się za bardzo. One są świetne, jeżeli mierzymy poziomy ekspozycji, na przykład po wybuchu, gdzie jest to 1000 razy większe niż zwykle. Natomiast tutaj mówimy o bardzo niewielkich stężeniach formaldehydu. W związku z tym z punktu widzenia chemicznego jest je trudno uchwycić. Dlatego są maszyny, ale są one nietransportowalne. Fajnie byłoby jednak coś takiego mieć. Tak, to byłoby świetne. To w tym momencie powstawałoby bardzo dużo danych generowanych w czasie rzeczywistym i dużo pracy z ich oceną. Rozumiem teraz tę tabelkę, o której mówiłaś podczas prezentacji, że i ten tam był opisany również system kalkulacji obliczeń. Śledząc to, co praktycznie wykonują pracownicy, umożliwia wprowadzenie praktyczne takiego systemu na podstawie również mapowania stref, który pozwala szybko obliczyć faktyczne narażenie, faktyczną ekspozycję pracowników w sposób bardzo dokładny. W ten sposób unikamy tych akcji pomiarów osobistych przeprowadzonych codziennie. Tak jest, mówi Gundula. O ile dobrze rozumiem, zakłady wiedzą, jak się chronić i nigdy nie wychodzą poza 0,6 ppm-ów. Także te codzienne pomiary odpadają, mówi Gundula, cokolwiek by to miało znaczyć. W każdym razie zakładamy, że pracownicy i zarządy spójnie korzystają, konsekwentnie korzystają z tych systemów, a nie tak jak w Belgii, że ludzie otrzymują zasady zachowania w COVID-zie, po czym tak robią imprezki. Więc zakładamy, że tam, gdzie trzeba nosić maskę, to ten Action Guide jest doskonałym rozwiązaniem, bo nie można w tym momencie, uniemożliwia przekroczenie limitów ekspozycji. Tak jest pomysł kryjący się za tym rozwiązaniem. Rolf, miałeś pytanie o typach masek. Już zostało odpowiedziane. A nie, zaraz, maski? Pyta się Rolf. Tak, jakie maski są rekomendowane w różnych obszarach? Półmaski, maski wentylowane. Również Gundula wspomniała o innych maskach. Czy są jakieś zalecenia? Tak, to jest ta sama dyskusja co zawsze. Półmaska jest dobra, ale czasami są
emisje formaldehydowe, które są za wysokie i zaczynają ci łzawić oczy i nie widzisz dobrze, co też wiąże się z innymi niebezpieczeństwami. Więc w niektórych obszarach skorzystamy z masek wentylowanych wraz z okularami, ponieważ łzawienie też wywołuje problemy. Czyli pół maski są owszem właściwe w obszarach zielonych i pasiastych, tam gdzie mamy od 0,3 do 0,6, ale tam gdzie mamy wyższe stężenie powyżej 0,6, pewnie pół maska nie jest wystarczająca. Oraz oczywiście jak długo przebywasz w tej strefie czerwonej i co tam robisz dokładnie. W tym momencie maska wentylowana, ale maska, półmaska może być również wykorzystywana w strefie czerwonej, ale to zależy od tego, co tam robisz, jak długo tam się zatrzymujesz, jak długo tam pozostajesz. Nie widzę dalszych nowych pytań na czacie. Widzę, że ludzie wrzucają linki do swoich fantastycznych materiałów, co jest świetne. Rolf, czy chciałbyś zadać jakieś pytanie Gunduli lub odwrotnie, czy Gundula chciałaby coś dodać, coś, co wynika z przerwy na kawę do swojej prezentacji? W zasadzie nie, ale jestem pod wrażeniem liczby uczestników. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, raczej uwaga. Chciałbym powiedzieć, że struktura tej tabeli, do której wracam z czasami, poziomami i tak dalej, tam trzeba wprowadzić wagi tych parametrów, ale jest ona doskonałym narzędziem do oceny sytuacji. Natomiast wiemy, że na podstawie tego, co powiedziałeś, na podstawie różnych ogólnych warunków, na przykład pogody i tak dalej, pomiary mogą się zmieniać, więc zanim wypuścimy wniosek, że jesteśmy poniżej lub powyżej norm, powinniśmy przeprowadzić wiele pomiarów powtarzalnych, aby zapewnić, że jesteśmy w odpowiednim przedziale statystycznym, który jest miarodajnym. Myślę, że to też najlepszy sposób określenie, gdzie trzeba wprowadzić dodatkowe środki ochrony, gdzie należy wprowadzić środki obniżania ryzyka techniczne czy też organizacyjne. To, co mnie martwi, to ta ostatnia linia ze średnią 0,9. Oczywiście, 0,09. Co należy odczytywać w kontekście, bo jak powiemy 0,09, no to jest w porządku, bo to jest prawie nic, ale z tej tabeli wynika, że przez godzinę dana osoba będzie przy tym stężeniu znacznie powyżej akceptowalnego limitu. To jest problem ze średnimi, ale mówię, cała ta tabela zarówno dla dokumentacji narażenia oraz dla opisu środków redukcji tego zagrożenia oraz jako źródło prognoz, również prognoz obniżenia emisji, jest świetnym narzędziem. Mamy za to bardzo dużo firm. Koledzy z różnych firm biorą udział w naszym spotkaniu, którzy pewnie nie widzieli, nie znali tego systemu. Pytanie, czy mamy dodatkowe wytyczne czy porady z naszej strony, które ludzie mogą na naszej stronie internetowej ściągnąć, żeby to zastosować? Czy to pytanie do mnie? Bym powiedziała, że ta moja prezentacja przewiduje działania. Nasz tytuł seminarium to jest szkolenie szkoleniowców. Więc myślę, że to właśnie jest celem tego dialogu społecznego.
Pytanie, co mamy robić w przyszłym roku z COVID-em, w sytuacji COVID-owej i tak dalej. Myślę, że naszym zadaniem jest teraz zbieranie dowodów i wprowadzanie tego w coraz większej liczbie zakładów. Stąd pojawią się z kolei dalsze pytania. A my tutaj w Federacji prowadzimy działania raportujące. Zachęcamy naszych członków do przekazywania informacji, co będzie bardzo dobrą okazją dla każdej z waszych firm zabrania głosu. I w tym momencie zobaczymy, co dalej będzie można z tym zrobić. Dwa kolejne pytania z czatu, bardzo krótkie. W Niemczech jest bardzo ostry przepis, pewnie znany ci bardziej niż mnie, Gundula, przewidujący konieczność śledzenia i dokumentacji czynności pracowników. Pytanie, czy są systemy takiego śledzenia wyposażone w technologię RFID, czyli radiową lub podobne, które by mogły nam pomagać. To są bardzo drogie urządzenia, ale nie testowałam ich. Myślę, że FDR byłoby to niedobre, ponieważ te stężenia są o wiele niższe niż wykrywalne. Te pewnie maszyny mogą sobie z tym poradzić, ale nie wiem na pewno, więc patrzę wyprzedzająco z nadzieją, więc jak dostarczycie mi taką maszynę, to ja chętnie ją przetestuję. Tak, to raczej dotyczy emisji atmosferycznych, gdzie te technologie się wykorzystuje. I kolejne pytanie. Myślę, że możemy je przekazać doktorowi Knorowi, który zajmuje się naszą dyrektywą z naszego punktu widzenia. Bułgaria pyta, czy możemy wykonać taką samą sesję jak ta, tylko również w odniesieniu do najlepszych technik emisji do atmosfery. Myślę, że powinniśmy to wziąć pod uwagę przy okazji innego forum. Jest pytanie po polsku, ale zdaje się, że kończy nam się czas. Także nie czekając na tłumaczenie z polskiego, przejdźmy do końca. Mamy 173 uczestników, więc powoli nam oni odpływają, co chyba jest normalne. Teraz w programie mamy kolejny punkt. Co? Rolf, ty zaczynasz, czy ja zaczynam? No więc, co dalej? Bardzo dużo działań, jeżeli chodzi o działania na poziomie firm, na poziomie krajów. Musimy działać. Mamy nadzieję, że to seminarium pobudzi nas i was do działań właśnie na poziomie firm. My prowadzimy nasz projekt jeszcze przez rok w ramach tego projektu. Chcieliśmy właśnie zgrupować 20-25 osób, które będą niejako takimi pośrednikami na płaszczyźnie krajowej. Więc jeżeli udało nam się zdobyć 200 osób tutaj, żeby uczestniczyły w tym seminarium, to jest ogromny sukces. Niemniej mamy plan przeprowadzenia jeszcze około 7 seminariów na poziomie krajowym, regionalnym, może nawet na poziomie firm w przyszłym roku. Także tak to będzie wyglądać. Te spotkania seminaryjne, szkoleniowe będą mniej więcej wyglądać tak jak to dzisiejsze. Będziemy wprowadzać to z punktu widzenia politycznego, praktycznego. Będziemy wspierać komunikację pomiędzy partnerami społecznymi, organizacjami na poziomie krajowym. Będziemy również wspierać komunikację na poziomie firm i spółek. Także nasza grupa docelowa tych warsztatów, seminariów to są partnerzy społeczni na poziomie
firm i partnerzy społeczni na poziomie krajów. Także mogą to być regionalne seminaria w niemieckich obszarach, Austria, Niemcy, Szwajcaria, może nawet jakiś region niemieckojęzyczny we Włoszech. Także równolegle mamy nadzieję, że będziemy łączyć się z firmami po to, żeby zbierać dane i informacje na ten temat, na temat ich działań, doświadczeń, tak jak to zaprezentowała właśnie pani Gundula, te historie sukcesów, nowych pomysłów, rozwiązań, zagadnień technologicznych i technicznych, żeby redukować emisje czy chronić ludzi w lepszy sposób. Tak to w skrócie ma wyglądać w naszym projekcie, w projekcie europejskim, jeżeli chodzi o wdrażanie instrukcji dotyczących działań na rzecz redukcji formaldehydu. Jesteśmy otwarci na kontakty. Możecie skontaktować się z nami poprzez naszych członków albo te organizacje nas zrzeszające po to, żeby poprawić sposoby komunikowania się w naszej branży. To jest pierwszy krok z mojej strony. Mogę ci oddać głos, Chris? Jeszcze kilka słów odnośnie tego, co dalej. Trochę ćwiczeń fizycznych się przyda pod koniec tych warsztatów. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, jak sądzę. Jesteśmy tu nie po to, żeby coś wam narzucać. Jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem i bardzo zadowoleni jesteśmy z tego, że tak wiele osób nas ogląda, w tym uczestniczy. Chcemy jeszcze przeprowadzić takie seminarium po niemiecku. Mamy budżet na 7 jeszcze takich seminariów. Wy jesteście ekspertami, jesteście ludźmi, którzy działają w terenie. Dajcie nam znać, jak byście chcieli, żeby to wyglądało. W którym kraju na przykład chcielibyście, żeby w jakiej firmie, jak to sobie wyobrażacie. I my wtedy powiemy, jak to można zrobić. Nie jesteśmy tu po to, żeby nakładać obowiązek na przykład na Polskę, żeby zorganizowała seminarium, czy Hiszpanię, albo na przykład ktoś się z nami skontaktuje, prawda, i powie, słuchajcie, zróbmy coś razem. Jesteśmy na to otwarci i mam nadzieję, że będzie to bardzo inspirujące. Jeszcze jedna kwestia. Oczywiście. COVID nas zmusił do tego, żeby zorganizować to online. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem sukcesu. Jeżeli będziemy to mogli zrobić, to w pierwszej połowie przyszłego roku chcielibyśmy jeszcze jakieś takie seminarium przeprowadzić, może z obecnością fizyczną. Ale chodzi o to, żeby te osoby, które zaprojektowały to seminarium, w tym Gundule, żeby wprowadzić kilka takich praktycznych ćwiczeń, takich workshopów, takich warsztatów, żeby każdy mógł sobie to przećwiczyć, przetestować. Niestety online to nie było możliwe, a fizycznie jakbyśmy się spotkali gdzieś konkretnie, byłoby to możliwe. Dajcie nam znać, powiedzcie nam, jakie są wasze wrażenia, że jeżeli to seminarium online było wystarczające, to nie będziemy się nad tym innym rozwiązaniem zastanawiać. Oczywiście chcemy te wszystkie materiały wam przekazać. Ja już mówiłem, jaką wagę przykładamy do komunikacji. Chcemy to przekazać światu, również ten przekaz, tą informację, że robimy coś dobrego. Nie chcemy tu niczego narzucać. Zbyt dużo jest fundamentalistów na świecie, można powiedzieć w tym momencie. Mamy taką misję, co prawda, w tym projekcie, żeby wspólnie jakiś okólnik, jakiś taki newsletter wydać,
w którym byśmy opisali wszystkie te historie sukcesów. Tą naszą publicznością to są oczywiście urzędy regulujące, które by to... Oczywiście wszyscy inni mogą się niepokoić azbestosem, koronawirusem i tak dalej, ale my mamy to, co... czym się zajmujemy pod kontrolą. Także jak macie jakieś sugestie, jakieś propozycje, najlepsze doświadczenia do naszego tego newslettera, do naszego tego okulnika, tej broszury, to byłoby bardzo pomocne. Jesteście naszymi partnerami wszyscy i możemy wymienić się pomysłami, ideami. Myślę, że wyjaśniliśmy już sprawę tłumaczeń tych instrukcji. Zostanie to zrobione w sposób elektroniczny oczywiście i wydane. Niektórzy może ze starszego pokolenia będą również chętni, żeby w wersji papierowej, jeżeli chcecie, tak, i potrzebne są wam na przykład, nie wiem, tam 10 po angielsku, 50 po niemiecku, w ciągu następnych kilku tygodni będziemy to finalizować i możemy zrealizować wasze prośby. Z mojej perspektywy chyba, z mojego punktu widzenia, to chyba to wszystko. Mogę tutaj podziękować wam wszystkim bardzo serdecznie. Myślę, że Rolf również by chciał kilka słów na koniec jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy przedstawiciel Komisji Europejskiej jest z nami i czy chciałby powiedzieć kilka słów na zakończenie. To jest możliwe oczywiście. Niektórzy włączyli wideo. Czy macie jakieś uwagi końcowe? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było to szalenie interesujące, zbyt techniczne dla mnie, mówi pan Danny Scherling z Komisji Europejskiej, bo ja nie jestem w tym biznesie, w tej branży jako praktyk, prawda? Ale dla mnie było to bardzo interesujące, dużo działań interaktywnych przeprowadzono i naprawdę tyle uczestników, ilu przyciągnęliście, ilu dotrwało do końca, to jest naprawdę imponujące. I cieszę się, że to, co ustalone zostanie na płaszczyźnie europejskiej, będzie miało wpływ bezpośredni na to, co się będzie działo na zakładzie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję, panie Dany. Jest jeszcze jedno ciekawe pytanie w czacie. Jak formaldehyd wpływa na koronawirusa? Jestem przekonany, że formaldehyd zabija koronawirusa, ale nie sądzę, że to by było rekomendowane rozwiązanie. Czy zalecane rozwiązanie. Chris odpowiedział już w zasadzie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania, jak możemy te 7 seminariów przeprowadzić w ciągu jednego roku? Nie możemy wszystkiego zrobić naraz, ale jeżeli pojawi się coś konkretnego, jakieś pytanie, na które nie została udzielona odpowiedź, to oczywiście skontaktujcie się z nami, skontaktujcie się i my będziemy informować również tych, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w naszym zebraniu, w naszym seminarium dziś. Jakie są możliwości dzięki temu projektowi? Następnie możemy to wszystko przekazać na płaszczyźnie krajowej, wesprzeć dla praktyków, dla ludzi, którzy zajmują się tym na płaszczyźnie lokalnej. I to w zasadzie chyba wszystko z mojej strony. Cieszę się, że będziemy kontynuować ten projekt EPF. Bardzo dobrze to wygląda. Można na tym polegać. Partner solidny i mam nadzieję, że my również odpłaciliśmy się tym samym. Dziękuję Chrisowi za przygotowania. Wszystkim ludziom, niejako nie widać, a którzy stoją za kulisami sukcesu tego seminarium z Komisji Europejskiej. Chcę tłumaczyć tłumaczom te spotkania online, przygotowania, korzystanie z tej
technologii, która wcale nie jest taka prosta, te nowe programy i tak dalej, to też wymaga wysiłku. Dziękuję Wam wszystkim za to. Z mojej strony zasejwowaliśmy ten czat, także będziemy mogli sobie to przeczytać, jeżeli ktoś będzie chciał wrócić do pewnych kwestii albo zagadnień. Jeżeli do Was się nie odezwiemy z jakiegokolwiek to powodu, to bardzo proszę, dajcie nam znać. Mieliśmy również szereg wolontariuszy, którzy nagrywali tę sesję w różnych językach, ponieważ było tutaj tłumaczenie symultaniczne. Także jeżeli będzie jakieś zainteresowanie, oczywiście nie każdemu będziemy to rozsyłać, jak leci, ale jeżeli są jakieś osoby to zainteresowane, to będą mogły to sobie obejrzeć później, w późniejszym terminie w swoim języku i te pliki będą dla Was dostępne, jeżeli takie zainteresowanie się pojawi, jeżeli będziecie chcieli tego posłuchać, będziecie chcieli się podzielić tym z kolegami w Waszych firmach, w Waszych krajach. Jeżeli chcielibyście przeprowadzić własne takie warsztaty, niezależne od nas, to te wszystkie materiały, te nagrania, ten czat, te prezentacje będą dla Was dostępne. Także z mojej strony, ze strony EPF, ze strony mojego współpracownika, naszego prezesa, przewodniczącego, składam ogromne podziękowania za udział. Jesteście ekspertami, jeżeli chodzi o BHP. My mówimy tutaj o formaldehydzie. Jeszcze mamy plany, żeby zrobić coś na temat emisji atmosferycznych, na temat również ognia i materiałów łatwopalnych czy wybuchowych. Także jeżeli będziecie zainteresowani tym, to skontaktujcie się z nami, wyraźcie zainteresowanie i my z wielką przyjemnością dodamy Was do tych grup. Także dziękuję bardzo za udział. Myślę, że to był wspaniały warsztat. Wszyscy dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Dziękuję, dziękuję Rudolf, dziękuję Rolf. Życzę miłego dnia i czekamy na Wasze pytania i komentarze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i bye bye. Kabina Polska również dziękuję Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bye. Dziękuję panu za tłumaczenie. Polecamy się na przyszłość. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. W zdrowiu proszę się trzymać. Do usłyszenia. Również wzajemnie. Również dużo zdrowia. You'll have to thank your Mr. Brooks who did all the technology. We forgot that. He must be still online. Yeah. Eric Brooks. Eric, are you still there? Thanks a lot.